się poetą, to rzecz jasna. Bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczy mały pływak. Tu jest miejsce na twe wszystkie wynurzenia. Tu się rodzisz jak mityczny wielki Feniks. Nie odczuwasz przyciągania i ciążenia. Jesteś inny, choć niczego nie odmienisz. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna. Bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczy mały pływak. Znowu dzisiaj uciekałeś z Lebanonu. No i dokąd tak bezczelnie teraz lecisz? Przecież nigdzie tu nie znajdziesz sobie domu. Bo w większości bezdomnymi są poeci. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna. Bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczy mały pływak. Więc posłuchaj, może siebie tu usłyszysz. Może słowa twoje wybrzmią ponad ciszą. A do myśli mówisz weź i dalej prowadź. Niechaj inni także dzisiaj cię usłyszą. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna. Bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Nutę niczym rzeźbiarz tu wiesz przy swym wierszu. Wiesz, że słowo to uparta dość materia. Myślisz na nim jak cyrkowiec gdzieś na perszu. Lecz gdy spadniesz i tak w końcu się pozbierasz. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna. Bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. W tych słowach jesteś niczym mały pływak. Nikt nie rodzi się poetą, to rzecz jasna, bo poetą człowiek tylko czasem bywa. A poezja w słowach jest zaczarowana. Ty w tych słowach jesteś niczym mały pływak. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w audycji poetyckiej Pióro Feniksa. Oj, widzę, że nasi goście w Kaliszu nie dosłuchali do końca naszego hymnu, ale to widzę, że wy go dobrze słyszycie.
Za chwilę będziemy poprawiać tutaj tą sytuację. Witam wszystkich przed odbiornikami. Mam nadzieję, że popłyniecie dzisiaj z nami w bardzo szczególny dzień, w szczególnym miejscu i ze szczególnymi ludźmi. Otóż chciałem wam powiedzieć, że spotkanie dzisiaj zorganizowała, przygotowała i właściwie całym swoim sercem dążyła do tego, żebyśmy my tutaj z Piórem Feniksa przybyli do domu, do miejsca, gdzie żył Robert Starosławski. Basia Starosławska. Pamiętacie być może z audycji wcześniejszych, kiedy to Basia przysyłała wiersze Roberta po to, żeby były prezentowane na audycji. Od jakiegoś czasu Basia usilnie próbowała nas namówić, żebyśmy tu przyjechali. Bałem się tego przyjazdu, bo pomyślałem sobie, w Kaliszu? My nie mamy poetów w Kaliszu. Z naszych audycji nie pamiętam nikogo z Kalisza, tylko właśnie Roberta. A dzisiaj, kiedy siedzę i patrzę na twarze wszystkich przyjaciół, znajomych, rodziny Roberta, wiem, że to, co tu dzisiaj przeżyjemy, warte było nie tylko tych kilometrów, tych kilku nieprzespanych godzin, ale warte będzie jeszcze wielu tygodni, kiedy będziecie poznawać i będziecie mogli słuchać poezji człowieka, przy którym tak wielu ludzi, gdy mówi, ma łzy w oczach, uśmiech na twarzy i ciepłe spojrzenie. Póki co zapraszam was w tej chwili do przerywnika muzycznego, po to, żebyście pod koniec tygodnia, w tą sobotę, złapali taki oddech. Mogli odpocząć, zatrzymać się, bo poezja nie lubi pośpiechu. Poezja nie lubi pobieżności, więc usiądźcie wygodnie. Spójrzcie w niebo, napijcie się herbaty, kawy. Zatrzymajcie na chwilę, bo czeka was bardzo emocjonalne spotkanie z panem Robertem, ludźmi bliskimi jego sercu i przede wszystkim z cudowną poezją. A jako przerywnik, jak zawsze, utwór zespołu Nemesis, Łatwo, do słów Magdaleny Zybowskiej. I zapraszam was oczywiście do dyskusji za pomocą naszego radia, a my tutaj pozwolimy sobie jeszcze porozmawiać z bliskimi pana Roberta o wspomnieniach, o poezji. A nawet okazało się, że dzisiaj będziemy rozmawiać o przyszłości poezji w ogóle. Zapraszam was. A teraz Nemesis i Łatwo. Posłuchajcie. Łatwo odejść, zamknąć
Wciąż idę dalej, stale i łada. Kolana obdarte krwią, cierpię na nią duszę, widzę szare ulice. Wciąż idę. Wyciszyliście się, złapaliście oddech i że jesteście z nami. Kilka osób się już tutaj przywitało, między innymi na przykład Alex. Dobry wieczór, bardzo ładny wstęp. Cieszę się, że mogę z wami być za pośrednictwem waszego radia. Przywitała się Alex. Moi drodzy, dzisiejszą audycję postanowiliśmy poprowadzić tak, że skoro jesteśmy tu wszyscy, każdy ma jakieś wspomnienie bądź emocje związane z poezją, bądź z panem Robertem, powspominamy, a w przerywnikach muzycznych, tak po cichu, Basia Starosławska wspomniała, że pan Robert bardzo lubił Grechutę. Więc będzie Grechuta, tak? Grechuta? No właśnie, Grechuta. Jako przerywniki muzyczne posłuchamy utworów Grechuty. A teraz no co? Zebraliśmy się, jest tu nas wielu. Wszyscy widzę uśmiech na twarzy, rozmarzone oczy. To zawołajmy może do mikrofonu sprawcę tego wszystkiego. Basiu, możesz do nas podejść? Zapraszamy ciebie. Kilka słów właśnie z Barbarą, żoną pana Roberta. Dobry wieczór, Basiu. Dobry wieczór. Na sam początek zadam ci takie pytanie. Jak według ciebie miało wyglądać to spotkanie? Jak je sobie wymarzyłaś? No mi się wydaje, że akurat to, co teraz jest, to właśnie tak sobie wymarzyłam, tak myślałam. I przede wszystkim chciałam podziękować przyjaciołom, znajomym, rodzinie, którzy przyszli na to spotkanie, którzy po prostu mieli ten czas, żeby przyjść i posłuchać wiersze Roberta, posłuchać wszystko o Robercie, o jego życiu. Bardzo się z tego cieszę i wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyszliście. Basiu, bo Robert zmarł w 2017 roku, prawda? Minęło już kilka lat, a ty ciągle jesteś przy nim i przy jego poezji. No, tak wygląda, że czytam. No, starałam się, żeby wcześniej jeszcze jakoś tam zapromować wiersze Roberta. Też były promowane na różnych grupach poetyckich. Dobrze, że właśnie jest ten Facebook, są te grupy, że można było po prostu się pochwalić tymi wierszami. I naprawdę dużo ludzi zainteresowało się tymi wierszami. Nawet tam na grupie poetyckiej moja poezja, zawsze takie panie jak czytały, to mi przysyłały takie wiadomości, że dlaczego pani na przykład nie wyda tomiku, dlaczego tego, bo ja bym chętnie kupiła, ja bym chętnie poczytała jeszcze raz. Po prostu no to na tych grupach są ludzie, którzy naprawdę uwielbiają poezję. I bardzo się
wiersze Roberta spodobały. No, jak pierwsze te tam wiersze dałam na tych grupach, to taka, ja mówię, no nie wiem, co tam będzie, czy się spodobają, może to nie, trochę w sercu, nie, tak, był taki niepokój. Ale zaraz pierwsze wiersze, które dałam na grupie, pamiętam, że pierwszym takim promotorem był Przemek Trenku. On właśnie też recytował wiersze Roberta. Bardzo ci dziękuję, Przemku, jak będziesz słuchała naszej audycji, bo też i zapraszałeś Roberta do Torunia, bo on organizował właśnie też takie spotkania z ludźmi, którzy piszą, którzy kochają poezję, którzy lubią słuchać tą poezję. I byliśmy zaproszeni, no niestety ze względu na chorobę i stan, to po prostu to przez telefon tak było promowane i Robert już za życia słyszał swoje wiersze recytowane. Bardzo się wzruszył. No i po prostu no, bardzo dziękuję też temu losowi, że tak stało się, że po prostu te wiersze są promowane. A powiedz, dlaczego dla Ciebie to jest takie ważne? No ważne jest, żeby ta pamięć o Robercie, o jego życiu, o tym jak to, jak było, nadal trwała, a przede wszystkim te wiersze jego. Przez jego wiersze możemy się coś dowiedzieć, jego emocje, jego przeżycia, wszystko co on przeżywał, co tam miał w środku, wszystko na papierze dawał. I, no i później tak sobie pomyślałam, jak już no niestety zmarł, że no, warto by było coś jeszcze zorganizować, coś jeszcze zrobić tak, żeby było wiadomo, że Robert był, że wiersze są i on nigdy tutaj na naszym świecie nie zginie, że wszyscy będziemy go pamiętać. To dla ciebie jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby rodzina, przyjaciele cały czas widzieli Roberta, cały czas słyszeli te wiersze, to wszystko. To jest właśnie, było moim marzeniem i to się właśnie spełnia. Cudownie. Bo tak, jesteśmy tutaj w bardzo dużym gronie. Zebrało się wielu gości. Ja również jestem gościem i ciężko mi tak ogarnąć, kto jest kto. A może pokrótce powiesz nam, kto dzisiaj do nas przyszedł? No to ja bardzo serdecznie witam wychowawczynię Roberta, panią Krupę Bożenkę. Bardzo serdecznie witam i cieszę się. Cieszę się, bo pani Bożenka uczyła polskiego Roberta, no i też tam tą naukę powięła z tą poezją, z tym pisaniem wypracowań. Pani Bożenka zawsze mówiła, że piękne wypracowania czy pisał Robert. I bardzo serdecznie dziękuję, że pani przyszła na to spotkanie, bardzo serdecznie. Też również bardzo serdecznie dziękuję Kasi Fiołek. To za pomocą jej właśnie jest to spotkanie, bo ja bym nie zorganizowała sali. Najważniejsza była sala. Kasiunia, bardzo ci dziękuję, że właśnie ta sala zorganizowała salę i możemy się tutaj spotkać, nie? No właśnie, ale to myślę, że Kasię to będziemy popytać później, dlaczego Kasia to zrobiła. To za chwilę popytamy. No, ale ja z mojej strony. Ja wiem oczywiście, dziękuję. Ale mówię, my już wypytamy. Z mojej strony dziękuję, naprawdę. Tak. Bardzo serdecznie witam Pawła, mojego serdecznego przyjaciela, Szalka, który też różnie to bywa. Serdecznie dziękuję Państwu. Edytka, to są Twoi koledzy i Weronika i przyszli. Bardzo dziękujemy, że przyszli. Serdecznie dziękuję Teresce za przybycie, wujkowi Krzysiowi za przybycie, że też było. Serdecznie dziękuję Kasi Umerle, przyjaciółka nasza od lat. Nigdy się od nas nie odwracała, nawet w chorobie zawsze była, zawsze starała się jakoś nam pomóc i zawsze starała się jakoś tam do pionu nas przystawić, i Roberta i mnie. Jest tak wesoła dziewczyna, że serdecznie nadzieję, dziękuję. Mam nadzieję, że dasz się namówić na chwilę rozmowy.
Pani Kseniu, pani to była chyba drugą mamą Roberta. Na pewno była, bo zawsze Robert miło wspominał, jak przychodziliśmy do pani, to naprawdę, no, taka atmosfera, to wiele, wiele bym dała za taką atmosferę jeszcze. Tak. Ja mówię, pani to traktowała nas jak dzieci, wnuki i w ogóle. I serdecznie dziękuję, że pani do nas tutaj przyszła na to spotkanie, żeby było. Gosiu, bardzo ci dziękuję. Gosiu, też bardzo ci dziękuję za przybycie. To jest moja kuzynka, że przybyłaś, że jesteś. Ciocia Buchalinko Górajek, bardzo ci dziękuję za przybycie. Jest mi bardzo miło, że będziesz tu i będziemy słuchać wierszy Roberta i jakieś wspomnienia o nim. No i zdaje się, że jest pan Leszek z nami. Aha, przepraszam, bo bardzo dziękuję też za przybycie właśnie, panie Leszku, za to, że pan jest, że też pan usłyszy wiersze. I też tu pan Zdzisiu, panie Tomku, też bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję. No to fajnie, poznaliśmy, ja już trochę bardziej czuję się komfortowo, bo to już tak właściwie, poza tym, że wszyscy patrzą na mnie z uśmiechem, to jeszcze wiem, kto na mnie patrzy z uśmiechem. Kochani, jeśli macie jakieś pytania do Basi, oczywiście możecie pisać tutaj do nas, które pojawią się w trakcie audycji, bądź do któryś z gości pytania. Ja oczywiście postaram się je przedstawić i być może namówić na odpowiedź. Basiu, czy ty masz jakiś wiersz, który jest dla ciebie szczególny, Roberta? To powiem, że mam. Tak. Słuchacze wiedzą, że na tych audycjach ja staram się namówić osoby, które są gośćmi, do tego, żeby przeczytały jakiś wiersz, bo zawsze mówię, nie recytacja ma znaczenie, a uczucia włożone w tej osoby, która recytuje. A dzisiaj myślę, że przez moment, zanim zaczniesz czytać, zamknij oczy, wyobraź sobie, że gdzieś tam Robert właśnie czeka na słowa od ciebie. Robert Starosławski, ty jak wiosna. Stoisz w drzwiach. Sen? Och i ach. Chcę. Wejdź. Już w próg. Tuż. Wyciągnięta dłoń płyń. Do mnie, we mnie. Już zapadam w toń. Kwiatów woń pstrych, dźwięcznych pobrzękadeł, wiosennych widziadeł. Bądź. No kochani, słyszeliście. I kto tutaj nas próbował wprowadzić w pole, że nie potrafię recytować wierszy? Ale tutaj chyba też uczucia. No takie swoje. Pozytywne emocje. Pamiętasz coś w związku z tym wierszem? Tak. Właśnie z tym wierszem pamiętam, bo lata temu organizowaliśmy kabaret w Kobylej Górze. Pisał różne wiersze, różne piosenki do tego kabaretu. Oczywiście też występowałam w tym kabarecie. I żeby jakoś to uiścić, że jemu pomagałam, co dzień chodziliśmy, żeby to wszystko się zorganizowało, więc napisał właśnie dla mnie taki wiersz. Że pomogła mu w tym kabarecie. No rozumiem. Ale cudownie. Przepięknie, przepięknie. A pamiętasz jakąś historię, którą możesz opowiedzieć jako takie wspomnienie, nie wiem, wesołe z Robertem związane? No, pamiętam, że z Robertem to bardzo wesoło było wcześniej. Nawet jak żeśmy się zapoznali, to też, bo przyszedł właśnie do szkoły, do 12, ja już tam pracowałam. I też taką mogę anegdotę powiedzieć, że była konferencja nauczycieli pod koniec właśnie sierpnia i ja siedziałam właśnie z koleżanką, teraz już jest moja kuzynka Beatka,
I tak siedziałam i Robert wszedł z innym, Robert najpierw wszedł, później dalej, no i później ja do tej kuzynki mówię, słuchaj, tam mówię, ten młodzieniec pomylił się, chyba nie powinien, nie, ośmioklasista, nie, i później dyrektor przedstawia, że to jest nauczyciel języka polskiego, nie, tak mi głupio było, ale dobrze, że nie słyszał, ale dobrze, że nie słyszał. Na 15 lat. No też parę było. Po studiach zaraz. Tak, wiem, że jeszcze jedna taka anegdotka, jak była zabawa, tu w Kaliszach pracowaliśmy, była zabawa dzieci, ja nauczanie początkowe, a później Robert miał tych starszych od czwartej klasy i wcześniej przyszedł i rodzice go nie wpuścili, bo powiedzieli, że siódme, ósme klasy mają dopiero tam od tej godziny. Bombardował równo i kurde, dobrze, że ja zeszłam na dół, bo tam odprowadzałam już dzieci moje, nie, i no, nie, poszłam tam do rodziców, ja mówię, przepraszam, ale to jest nauczyciel, nie? No i to było takie wesołe, wszyscy, nawet koleżanki właśnie, nauczycielki, nauczyciele bardzo się śmiali z tego, powiedzieli, dwa tygodnie było, mówi, nie wpuszczamy ciebie. No miłe, bardzo miłe wspomnienie. Ja oczywiście pozwolę sobie jeszcze kilkakrotnie cię zaprosić tutaj, bo może będą jakieś takie momenty we wspomnieniach innych, które chcielibyśmy, żebyś skomentowała, albo ewentualnie powiedziała, co czujesz, bo tak naprawdę chyba dzisiaj jest dzień dwojga, bo dzisiaj to jest taki dzień waszej miłości, bo to, że Robert był wspaniałym poetą, pisał mocne i ważne wiersze, to jest jeszcze osoba w cieniu, ty, która przy nim cały czas. I wtedy, kiedy było źle. I dzisiaj, kiedy go nie ma. Więc dzisiaj to taki wieczór wasz. Więc jeśli pozwolisz, to jeszcze ciebie zaproszę tutaj. Z miłą chęcią. A my, moi drodzy, odetchnijmy chwilę po tych emocjach, posłuchamy, myślę, że pasującego tutaj do tego momentu rozmowy o utrwaleniu tego, co po Robercie Starosławskim zostało, Marek Rychuta i Ocalić od zapomnienia. Posłuchajmy, a my odetchnijmy i zaraz przybędą nowi goście. A ja czekam od was na pytania. Wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świecie, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisł, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz,
przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamieni. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Ta-da-da. Tak, moi drodzy, był Grechuta. Kilka słów wstępu powiedziała nam Basia, a obok nas jest teraz Kasia Fiołek. Dobry wieczór, Kasia. Dobry wieczór. Przygotowałaś tutaj dla gości film. Jak to w ogóle do tego doszło, że jesteś tu dzisiaj i że ten film właśnie za chwilę będziemy oglądać jako wspomnienie Roberta? To znaczy, jestem tutaj dlatego, że kochałam Roberta. Był moim przyjacielem z dzieciństwa. Oczywiście to pokrewieństwo było takie dość skomplikowane i zabawne, dlatego że tak naprawdę byłam jego ciocią, choć był zaledwie półtora roku młodszy ode mnie. I wychowywaliśmy się razem, jak brat i siostra, ale to, co jest najważniejsze, faktycznie byliśmy przyjaciółmi, przede wszystkim przyjaciółmi. Kochaliśmy się, dzieliliśmy wspólne pasje, też wspólne zabawy, o tym troszkę też będzie w tym filmie. Moja mama bardzo go kochała, to był jej pierwszy wnuk, którego darzyła też wyjątkową miłością i dużo tej miłości od mamy, czyli swojej babci, otrzymał. Także wielokrotnie razem spędzaliśmy wakacje, różne chwile. Także jest mnóstwo wspomnień. A film stworzyłam dlatego, żeby też pokazać go jako, jakby z mojego punktu widzenia oczywiście, troszkę też przypomnieć tych różnych zdarzeń, między innymi z dzieciństwa, i też przybliżyć jego sylwetkę, ale właśnie z mojego punktu widzenia, bardzo taką subiektywną. To co, zobaczymy film i wrócimy do rozmowy? Oczywiście. Fajnie. No i moi drodzy, teraz widzowie, tutaj osoby zgromadzone na sali będą oglądać film rozświetlony zdjęciami Roberta i komentarzem tutaj właśnie od Kasi. Posłuchajcie, może coś podsłuchamy też i my. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród jego pewności, za to, że odczuwacie innych, tak jak siebie samych, zarażając się każdym bólem. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za wasz lęk przed absurdem istnienia, za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością, za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego, za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno, za to, co nieskończone, nieznane, niewypowiedziane, ukryte w was. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za waszą twórczość i ekstazę, za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.
Bądźcie pozdrowieni za wasze uzdolnienia, nigdy niewykorzystane. Za to, że chcą was zmieniać, zamiast naśladować. Że jesteście leczeni, zamiast leczyć świat. Za waszą boską moc, niszczoną przez zwierzęcą siłę. Za niezwykłość i samotność waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi. Kaliszanin, poeta, absolwent polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miłośnik dobrej literatury, sztuki, dobrego kina. Wybitny humanista, wielbiciel romantyzmu. W 2021 roku jego wiersze ukazały się w tomiku Kryształowe Słowa. Człowiek wielu talentów. Znakomity słuch muzyczny sprawił, że nie tylko pięknie śpiewał, ale też posiadł łatwość nauki języków obcych, co w połączeniu z jego poetycką duszą zaowocowało świetnymi tłumaczeniami poezji francuskiej i rosyjskiej. Kochający ojciec, mąż i syn. Lojalny przyjaciel. Piękny człowiek. Odszedł przedwcześnie. W lipcu 2022 roku mija 5 lat od jego śmierci. Przygotowując się do tego wieczoru poetyckiego, wyjątkowo dużo myśli poświęciłam, wspominając wspólne chwile, radości, zachwyty, rozterki. Składam skrawki wspomnień jak puzzle w pewną całość. Wspólne wakacje z kochającą babcią były dla niego czasem radosnej beztroski. Mieliśmy jeszcze jedno miejsce, które stało się prawie naszym drugim domem. To firma mojej mamy na Skarpie w Winiarach. Nawet dreny melioracyjne stały się scenerią do zabaw, pobudzającą naszą wyobraźnię. A zwykły rzutnik do wyświetlania bajek zamieniał się w reflektor skierowany na nasze dziecięce występy wokalne. Pamiętam, jak na dzień przed moją maturą wybraliśmy się na spacer po parku. Padał deszcz, było niemal pusto. A my spacerowaliśmy pod parasolami z liści. Muzyka szemrzących kropli deszczu tworzyła romantyczny nastrój do rozmów o literaturze. Dzieliliśmy literackie i filmowe pasje, zachwycaliśmy się tymi samymi filmami czy teatralnymi spektaklami. Robert lubił uszczęśliwiać innych. Był pięknym, szlachetnym człowiekiem. Gdyby przyszło mi określić go jednym słowem, byłaby to miłość. Był jej pełen dla świata i dla ludzi. Ale też całe życie tęsknił za nią, podobnie jak za czułością. My, którzy go kochaliśmy, nie umiemy pogodzić się z jego tragicznym życiem, cierpieniem i przedwczesną śmiercią. Jest taka niezwykła japońska sztuka kintsugi, polegająca na naprawianiu pękniętych naczyń za pomocą laki z dodatkiem opiłków złota. Taka ceramika zyskuje w ten sposób szlachetność i staje się unikatowa, niepowtarzalna. Kintsugi to cała filozofia, a jej symbolika przekłada się na ludzkie życie. Często nasze duchowe rany, zabliźniając się, sprawiają, że stajemy się szlachetniejsi, bardziej empatyczni, świadomi. W życiu Roberta było wiele takich blizn. Wypełniły się one najszlachetniejszą materią, która przełożyła się na jego poezję. Cisza na morzu. Okręt ledwo na falach się kołysze. A Ty mi, Boże, daj usłyszeć ten cicho lekki wiatru powiew. Ten niewidzialny czar błękitu i blask słoneczny malachitu i słońca żar i ogień. A Ty mi, Boże, na tym morzu nie pozwól zginąć, gdy wicher oszalały się budzi. I puść go mimo, by gdzieś w nieskończoności
swój szał niemiłosierny tam ostudził, a ja pogrążę się w miłości do ludzi. No. Brawo. To zapraszam cię, Kasiu, tutaj do nas. No cóż, czy nasi słuchacze nie mogli obejrzeć doboru zdjęć, tego wideo, które mieliśmy okazję my tu oglądać. Myślę, że czasem gromkie oklaski są nagrodą, a czasami większą nagrodą jest chwila ciszy tuż po projekcji. No to powiedz, Kasiu, jak to było? Ale z czym? Z Robertem. Jak to było? Dalsze wspomnienie. To znaczy, to była wielka więź. Niezwykła więź. On był bliższy niż brat. I właśnie to, że łączyły nas wspólne zachwyty, inspiracje, miłość do książek. Zachwycaliśmy się tymi samymi filmami. Mnóstwo właśnie wspólnych tematów, też wspólnych zabaw w dzieciństwie. Często właśnie, jak to dzieci, właśnie ich wyobraźnia potrafi pracować i dzieciaki potrafią z banalnych przedmiotów stworzyć jakby element zabawy. Tak jak zresztą Robert też, tak jak ja, uwielbiał śpiewać, więc tak jak wspomniałam w tym filmie, bawiliśmy się w wokalistów i wykorzystywaliśmy rzutnik do bajek jako reflektor. No więc... no także mnóstwo takich emocji i też przy okazji, jak ten film powstawał, a nosiłam go w sercu przez pewien czas, to jakby wszystko się przypominało i też oczywiście, jak już powstał, to sobie pomyślałam, a jeszcze mogłam o tym wspomnieć. I też wydaje mi się, bo tutaj niektórzy z nas na tych zdjęciach, które wykorzystałam, byli, że jakby on też miał sprowokować innych gości do tego, żeby gdzieś, tak jak ta prustowska Magdalenka, pociągnąć te wspomnienia właśnie i jeszcze jakby skojarzyć inne zdarzenia z tamtego czasu, czy dzieciństwa, czy młodości. A jeśli chodzi o poezję, kiedy dowiedziałaś się, że Robert pisze i czy widziałaś kiedyś wcześniej jakieś jego, wcześniej mówię, w tamtych lata, kiedy byliście młodzi, widziałaś jakieś wiersze? To znaczy, on już jako dziecko, oboje troszeczkę próbowaliśmy swoich sił. Także on miał zaledwie kilka lat, jak już robił pierwsze przymiarki literackie. Także oczywiście byłam pierwszą recenzentką, no bo byłam jego taką i przyjaciółką, i w pewnym sensie też taką prawie siostrą. Także zawsze ze mną się dzielił właśnie. No i dzisiaj tutaj, tak jak Basia wspomniała, mocno przyłożyłaś rękę do tego, żebyśmy się tu wszyscy spotkali. Podobne pytanie jak do Basi. Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Dlatego, że kochałam Roberta i chciałam, żeby jakby jego obecność na tym świecie została uhonorowana, żeby została dostrzeżona, doceniona i żeby gdzieś jeszcze, no bo też jest takie piękne powiedzenie, że ci, którzy umierają, których kochamy, nie umierają nigdy, bo ciągle żyją w naszych sercach. I jakby chciałabym, żeby po prostu ciągle żył w naszych sercach. Rozumiem. No tutaj mamy taki komentarz. Pięknie pani Kasia mówi o Robercie. Nie widzieliśmy filmu, ale słowa pani Kasi i fragmenty poezji bardzo poruszają, a to od słuchacza. Ja oczywiście, jeśli pozwolisz, Kasiu, to zaprezentuję
na Facebooku ten twój film, po to, żeby te słuchacze mogli zobaczyć to, co my tutaj widzieliśmy. Rozumiem, że wiersz, który najbardziej lubisz, Roberta, usłyszeliśmy na filmie. Tak, tak. Czy w takim razie zgodzisz się na przeczytanie innego? Jeszcze dzisiaj tutaj z nami. Ale to może troszkę później. Później? Tak. Dlaczego? Oczywiście. W takim razie słyszeliście, moi drodzy, tutaj zebrani na sali, jak i słuchacze przed radiem. Kasia obiecała nam, że jeszcze przeczyta jakiś wiersz. W takim razie bardzo ci należy. Dziękuję. Oczywiście pewnie jeszcze wrócimy do rozmowy. To oklaski, moi drodzy, i zapraszamy. Zapraszamy panią do nas. Możemy prosić? Ja już tak, moi drodzy, od pierwszego dnia, kiedy Basia namawiała mnie, żeby tu przyjechać i zrobić ten wieczorek, pierwszego dnia mówi: trzymaj mocno kciuki, żeby ta pani była. A ja tak trzymam to w tajemnicy, tak staram się tutaj nie mówić, bo tak naprawdę wszyscy liczyli na to, że dzisiaj pani tutaj będzie. No. Kim pani była dla Roberta? Roberta poznałam w szkole podstawowej numer 3 w Kaliszu. Byłam jego wychowawczynią i byłam też nauczycielką języka polskiego. Robert był dla mnie uczniem wyjątkowym. Pragnę podkreślić, że wszystkich uczniów traktowałam z wyrozumiałością, z życzliwością, z wielkim szacunkiem, ale Robert w tej grupie, którą uczyłam, wyróżniał się spokojem, wyróżniał się wyjątkowymi przemyśleniami, jak na swój wiek, gdy rozmawialiśmy o wierszach, gdy rozmawialiśmy o lekturach, które były wtedy obowiązkowe. I pamiętam, że Robert w 8 klasie, kiedy już byliśmy na etapie przygotowywania do egzaminów do szkoły średniej, w ogóle do szkoły średniej, uczniowie pisali przygotowujące prace stylistyczne i Robert nie pisał tych prac w zeszytach, tylko pisał na papierze kancelaryjnym. Ja muszę powiedzieć, że Robert przepięknie pisał. W ogóle miał bardzo piękny charakter pisma. To były czasy, kiedy nie posługiwaliśmy się komputerami, tylko ręcznie. Dalej Robert wyróżniał się sposobem myślenia. I były to dla mnie zastanawiające sytuacje, że osoba w wieku 8 klasy, to był wiek 14-15 lat, że chłopiec w taki sposób myśli. No cóż, czas biegł. Robert poszedł do szkoły średniej, ale nasze kontakty się nie skończyły. Robert przybywał do mojego domu, poznał moją rodzinę, mojego męża, mojego syna i od czasu do czasu nas odwiedzał. I były to takie spotkania, takie dyskusje, można powiedzieć, rozmowy niedokończone, bo ciągle mieliśmy sobie coś do powiedzenia. Robert wypowiadał swoje myślenie, ja swoje, ale nigdy nie było takich sytuacji konfliktowych. Zawsze rozumieliśmy się.
Czas biegł, Robert skończył szkołę średnią, a my ciągle się spotykaliśmy. Potem już jako dorosły człowiek też ciągle u nas bywał, aż pamiętam 15 sierpnia, tylko nie pamiętam którego roku, byłam na ślubie Roberta i Basi. Była to piękna uroczystość i po tym ślubie małżeństwo młode oczywiście opuściło Kalisz. Wyjechali oni do innej miejscowości, ale ciągle mieliśmy kontakty. I te kontakty były może sporadyczne, bo oni mieli swoje życie, swoje sprawy. Ale no niestety czas biegł i pojawiły się dzieci. Robert był bardzo szczęśliwy i kiedyś, kiedy mnie odwiedził, akurat ja byłam sama w domu, Robert powiedział, ja już tu dzisiaj wspominałam o tym, proszę pani, ja jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie w tej chwili już się nic nie liczy, tylko najważniejsza jest Basia i dzieci. Może te słowa są dla mnie tak ważne, tak piękne i takie, o których ja nigdy nie zapomnę. Ale czas biegł dalej, a my ciągle się spotykaliśmy, były różne sytuacje, były święta, czasem inne jakieś przyjazdy do Kalisza, ale było też trudniej, ale zawsze, czy rozmowy telefoniczne, ale zawsze były to piękne rozmowy z pięknymi życzeniami, z pięknymi pozdrowieniami i oczekiwanie na następne rozmowy. To bardzo jest dla mnie wzruszające, że Robert, mimo to, że odszedł, on ciągle żyje. Żyje w naszym domu. Niebywale przyjęliśmy ten tomik poezji. To jest, no mamy parę książek w naszej bibliotece, ale ta książka jest wyjątkowa. Ona zajmuje najważniejsze, no może, no tak, najważniejsze miejsce. Ktokolwiek u nas się pojawia w domu, to ja właśnie prezentuję, czy mąż, czy syn. Cóż to jest za książka? Co to jest w ogóle? I tak jakby życie mnie tak wprowadziło, że przez ten tomik poezji prezentujemy Roberta poezję. No, nie zaprzeczam, że mamy parę kartek z wierszami Roberta, które pojawiały się w naszym domu przed tym tomikiem. Ale niektóre z tych wierszy w ogóle były dla nas nieznajome. Ale ileż tam jest nauki dla mnie, dla osoby, która już jest na emeryturze. Jak Robert bardzo kochał życie, jak bardzo kochał ludzi, jak bardzo uczył nas, jak należy marzyć, jak należy to wszystko, co w naszym życiu zdarzyło się nie tak, jak należy to pominąć i iść ciągle do przodu. Edytka napisała że w wierszu Szarpanina tato napisał, że życie
jest piękne i nie ma na to najmniejszej wątpliwości. Rzeczywiście, my tutaj jesteśmy w różnym wieku, ale rzeczywiście, cię przyjmijmy to, że życie naprawdę jest piękne, nie marnujmy ani jednego dnia, ani chwili. Szkoda czasu na pewne jakieś niedociągnięcia, złe jakieś sytuacje. Idźmy do przodu. Robert pisał, kończył jeden z wierszy i zapraszał aż z wykrzyknikami: żyj! Zwracał się do nas, żebyśmy żyli pięknem tego życia, bo nie wiemy, w którym momencie to wszystko się skończy. Cóż, pani będzie czytała ten wiersz Burza na morzu. On przepięknie powiedział, że człowiek jest właśnie tak, jakby był w czasie burzy na morzu, ale musi trwać, musi żyć, musi iść z wyciągniętymi rękoma do ludzi. I człowiek powinien tak działać, żeby przynosić szczęście drugiemu człowiekowi. No, niebywałe, że kochał ludzi i dla niego miłość była najważniejsza. Ile tam przepięknych słów, ile tam dla mnie osobiście wielkich pouczeń. I można by powiedzieć, że dla mnie jest wielkim zaszczytem, że uczeń przewyższył mistrza, że jego poezja jest niebywała piękna i zostanie w moim sercu do końca moich dni. W każdym bądź razie jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję pani Basi Starosławskiej za ten dzisiejszy wieczór i wszystkim państwu. Nie potrafię wymienić nazwisk, ale wszystkim bez wyjątku bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To niebywały wieczór, niebywały dzień, który znów zapisze się wielkimi, wielkimi literami w moim życiu i w życiu mojej rodziny. To było naprawdę wielkie, radosne zaproszenie, że taka uroczystość tutaj będzie. I ja tak sobie myślę, że przecież Robert tyle pięknych rzeczy napisał, tyle mi opowiadał pięknych rzeczy i mojej rodzinie, że Robert jest dalej, że on jest w niebie, że on teraz patrzy tutaj na nas i tak mówi: gdybym żył, to na pewno bym ich jeszcze bardzo, bardzo zaskoczył swoimi myślami, swoją poezją. I przyjmijmy na zakończenie te słowa, że w życiu najważniejsza jest miłość, że życie jest piękne, że trzeba marzyć, że trzeba wierzyć, że marzenia się spełnią. Nie już, nie dzisiaj, nie jutro, że trzeba czasem bardzo długo czekać. I czekaliśmy właśnie na ten dzień dzisiejszy. I że Robert jest tutaj wśród nas. Dlaczego? Bo są jego wiersze, przepiękne wiersze. Być może, że jeszcze poznamy te, które były gdzieś tam schowane. I tego życzę przede wszystkim Basi Starosławskiej i życzę wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, żeby
poezja Roberta była znana, bo to są wiersze, które można pokochać i o których nie da się zapomnieć, bo one są zbyt piękne, zbyt w tych wierszach jest wiele miłości, żeby o nich zapomnieć. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy pozwoli Pani, że przeczytam teraz wiersz, o którym Pani wspomniała w swojej wypowiedzi? Bardzo proszę. Ja zaprezentuję to słuchaczom, bo być może Państwo tutaj obecni znacie ten wiersz, ale nie słuchacze byli ciekawi, cóż to za szarpanina. Szarpanina. Och, szarpanina, znowu się zaczyna. Zewsząd przychodzą demonów zgraje. Karta otwarta, co jest to czarta? Czemu to życie się nie udaje? Taniec na linie, nurek w głębinie, szaleńczy wir, wściekły korkociąg. Stąd do wieczności odjedzie pociąg. Nie wiem, z którego peronu. Gdy już mieć będę wszystkiego dosyć, na życie wypnę się, no i basta. Odjedzie pociąg stąd do wieczności. Wsiądę tam, gdzie ostatnia stacja. Nie będę czekał, ciągle odwlekał ostatecznego tego kroku. Stąd do wieczności pociąg zabierze mnie z ostatniego peronu. Życie jest piękne, życie codzienne, różnych wydarzeń kalejdoskop. Zanurz się w pięknie, póki potężnie nie zabrzmi jakiś grom i łoskot. Życie jest piękne i wątpliwości najmniejszych nie ma co do tego. Pojedzie pociąg stąd do wieczności. On wie z peronu, którego. Wspominaliśmy Roberta dzieckiem w szkole jako ucznia. To może odetchnijmy chwilę i po raz kolejny Marek Rychuta. Nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Czy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Twego zdrowia, życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym wstąpił.
choć śmiałej żądzę, nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Jesteśmy już z powrotem. Kochani, tak przecudownie wspominacie, my was tutaj trochę w radiu podsłuchujemy właśnie. Czy ja mógłbym panią Kseniną chwilkę poprosić? Na moment. Dwa zdania, naprawdę. No chodźmy, to właśnie to pani opowie, chodźmy. No chodźcie, kochani, pomyślcie, kochani, że czas nam ucieka. Szkoda tego czasu tutaj spędzonego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdaje się, że właśnie wygrałem dużą kawę, bo ktoś chciał ze mną założyć, że nie usiądziesz tutaj i nie opowiesz nic. Bo nie powinnam rozmawiać o Robercie, nie tak. Powinnam gadać, absolutnie. No to opowiedz w ogóle, bo słuchacze nie wiedzą, kto to Robert był dla ciebie? No on był takim ciągłorodzynkiem, no takim wałęsającym się ogonkiem. No. Tak. Mówiliśmy przed chwilą, że w klasie, do której trafiliśmy, klasa humanistyczna oczywiście, w Kaliszu, jedna, jedyna klasa taka w Kaliszu, imienia Tadeusza Kościuszki i liceum. No i oczywiście trójka wariatów, czyli Robercik, Kasia i jeszcze Marysia, która humaniści chcą do tej klasy. Cała reszta to zbieranina, która gdzieś tam się nie dostała. No więc my rzeczywiście byliśmy trójką, która ze sobą gadała, tak? Która godzinami kłóciła się o różne rzeczy. I teraz w momencie, kiedy ja tutaj słucham i już płaczę i już mi się duszno robi od tych wszystkich pięknych słów, prawdziwych, jaki on był, wrażliwy, i od tych wierszy, tak, takich wrażliwych i cudownych, których ja ciągle nie mogę czytać, bo ryczę, więc odkładam i otwieram i ryczę. Bo wracają po prostu obrazy te, które od tych 15 lat, kiedy spotkaliśmy się w pierwszej klasie, tak, aż do momentu ostatniego naszego spotkania, kiedy był u mnie rok przed śmiercią, tak. Ja go odebrałam ze szpitala i rozmawialiśmy. I teraz nie będę mówić o wierszach, nie będę mówić o tej nostalgii, o tym wszystkim, bo nie mogłabym, tak. Natomiast był po prostu wspaniałym, zwykłym chłopakiem, który sobie tak trwał przez to moje życie, tak? Tak sobie gdzieś tam był z boku zawsze, tak? Przeplatał się. Tak. Ale wracając do tego naszego tutaj hymnu, że poetą się bywa, no więc tak na tej samej zasadzie ten nasz Robert bywał poetą, tak? Rozmowy głębokie były, tak, między nami też. Oczywiście z jakimś tam tomikiem, wielkim opasem Goethego, bo przerabiany był Goethe, no więc nie dwa czy trzy wiersze, tylko oczywiście my z tomikami. No i kłótnie, tak, czy to sensowne, czy to niesensowne, a czy w ogóle, oczywiście romantycy polscy byli najlepsi, tak. Cały tam Goethe to siadał przy tym, no. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o romantyków, oczywiście to Robert napisał ten Aleksandrynem Polskim jakiś tam wiersz i oczywiście mnie zamęczał, tak? Tak, musisz to widzieć, tak? No jakie zdanie. Więc był takim też chłopakiem.
tym poetą bywał, z tym lokiem takim, jak widzieliśmy tutaj na zdjęciu, z tymi takimi cienkimi, artystycznymi paluszkami, tej drobnej postury. A jednocześnie, tak jak myślałam tutaj, jakby on był z nami, to tak strasznie cieszyłby się oczywiście z tych wierszy. Ale co by następnie zrobił? Po prostu wsunąłby ten talerzyk tych ciasteczek, tak? I zaśmiał się i mówi tak, no dobrze, no to teraz porozmawiajmy o czymś innym, tak? Bo no, tym poetą bywał. Dlatego takie odbrązawianie, też o tym była rozmowa, tak? W momencie, kiedy romantycy się tłukli, tak, na tych wieszczach poezji, Słowacki, Mickiewicz, no i Analiza, no kto miał rację, kto był większy, oczywiście, no lepszy był i tak Norwid, tak? Kochamy Mickiewicza, ale Norwid będzie tym, który będzie wieki trwał, tak? W każdym bądź razie dla mnie Robert to jest cały czas taka niekończąca się opowieść, która się tam gdzieś toczyła, tak? Mieliśmy swoje własne życie, a jednocześnie cały czas przeplatani, cały czas się wspomagaliśmy jakoś, cały czas w kontakcie. Oczywiście wspaniała żona, tak? Bo jakby wciągnął, tak, nas do tej przyjaźni, żonę swoją, i ona teraz to podtrzymuje. Ale ten moment także taki, o czym cieszę się, że to jest w Kaliszu, że akurat tutaj, dlatego że on był strasznym patriotą kaliskim, nie? To był taki fijoł, tak? On, wyobraźcie sobie, że na studiach, na polonistyce, gdzieś tam się skontaktowaliśmy, wtedy nie było oczywiście komórek, że ja mam taki egzamin sam z czegoś. A ja, Kasia, będę miał egzamin o tej tam kolegium nowym, na tam pierwsza piętro, któraś tam klasa. Dobrze, wiesz co, to ja po swoim egzaminie to podjadę do ciebie tramwajem, no i oczywiście pójdziemy sobie na jakieś tam lody czy tam na coś. No, rzeczywiście tak się stało, więc ja wchodzę, aula kolegium nowym w Poznaniu, no i widzę naszego rodzynka, tak, Tadeusza Kościuszki, liceum, w marynareczce zielonkawej i krawaciku oczywiście z Tadeuszem Kościuszko zielonym, tak? I on tego tak doroślał, tak jakby nie tracąc tej dziecinności, tak? Takiej tej wrażliwości, takiego tego apetytu też na życie, na to, na takie zwykłe trwanie, uwielbiał obiady mojej mamy, uwielbiał każde ciasteczka, wszystkie potrafił zjeść, nie wybrzydzał, tak? I chyba tutaj nikt nie powie, że kłamie, tak? Ale mówiliśmy zawsze tutaj, przed chwilą też kolega nasz z klasy równoległej, przyjaciel Paweł, właśnie wspominał, dlaczego macie tylko jednego chłopaka w klasie, był jednym rodzynkiem, tak? Przez 4 lata. 3 właściwie, bo na początku jeszcze dwójka tam była, ale szybko się zmyli z tej klasy humanistycznej. No a odpowiedź była taka, no przecież my mamy takiego wspaniałego jednego, to za was wystarczy wszystkich, nie? Jeden Robert. Także ja nie będę gadać o wierszach, nie będę czytać żadnych wierszy, bo bym ryczała. W każdym razie jeszcze raz ja też chciałabym podziękować Basi i wszystkim, którzy się tutaj spotykamy, że jesteśmy razem i że dla nas był kimś ważnym, bo no, dla mnie przez te, no nie wiem, chyba 30 lat, tak? 30 lat, no to zawsze się o tym myślało. Spotykaliśmy się, tak? I to było ważne. Ważne rozmowy też były prowadzone, które jakby naświetlały nam, co w tym życiu ważne jest, tak? I poetą się bywa. Dokładnie, tak. No stąd właśnie jesteś tu z nami. Czy mogłabyś opowiedzieć, pamiętasz jakąś taką historię, tak naprawdę mocno zabawną, z czasów liceum? Wiesz co, nie, ja w tej chwili to nie jestem tak po tych melancholicznych nastawieniach, że ja w ogóle tego już nie jestem w stanie ci w tej chwili powiedzieć, ale taki głośny, chciałbym, żeby ten głośny śmiech, jakoś nie mamy tego na żadnej taśmie, ten głośny, jowialny, szczery śmiech Roberta, to żeby jakbyś zabrzmiał, tak? Może gdzieś na jakichś telefonach naszych jest. Jeżeli jest gdzieś,
poszukajmy i sobie jakby przytoczmy, tak? Natomiast jakichś takich zabawnych wspomnień nie wiem, nie kojarzę w tej chwili, ponieważ no, przychodzą do mnie obrazy Roberta z książką, Roberta zaczytanego, Roberta gestykulującego, strasznie gestykulował, tak? I po prostu takiego, który podkreślał to tym swoim śmiechem różne kwestie. A no nie wiem, nie, w tej chwili to już wesołych nie będziemy mówić, bo nawet nie wiem, nie przypominam sobie. Jakiś pakt zawarliście i nie ma co tutaj jest ten, nie? Zdradzać tajemnicy. Ja rozumiem, różne rzeczy się działy przecież. A ci, którzy chodzili do szkół średnich, wiedzą, jakie to się numery odwijało, nie? No nie, humaniści nie, absolutnie. Wychodzący z pokoju. Tak, grzeczność. Tak, dokładnie, tak. Jedyne, co można było tak naprawdę przegiąć, to napisać właśnie Norwid Dupa na przykład, nie? Na drzwiach toalety, nie? To tak. Dobrze, bardzo ci dziękuję. No właśnie potrzeba nam było takiego świeżego oddechu trochę pomiędzy nostalgią w poezji, pomiędzy tą miłością do życia i wołaniem o docenienie każdego dnia, a tym właśnie, co powiedziałaś, poetą się bywa. To w takim razie to co? To może Paweł na moment, skoro już wspominamy szkołę średnią i te czasy, to Pawle, witam Ciebie. Zacznę może od tego, jak to się stało, że jesteś tutaj z nami dzisiaj? To jest ta historia jak długa jak mojego życia prawie, bo właśnie Roberta trafiło zajmować się humanistycznie tak jak i mnie, z tym, że byliśmy w klasach równoległych, co nie przeszkadzało nam przez 4 lata naprawdę. Czasami, to ja się tutaj wspominaliśmy, profesor Pawałowski, dodaje mi się, przypomniał taka anegdota, że mama została wezwana, bo oni mieli okienko, a my mieliśmy z nim historię. I tak, że się zagadaliśmy na przerwie, tam żeśmy sobie wdali żarty, dowcipy, że nie usłyszałem Tomka. A że się spóźnił, wszedłem do klasy i przepraszam pan profesor, no nie zdążyłem, nie słyszałem dzwonka, nie? A że podpadł profesorowi, to musiała mama przyjść mnie tłumaczyć, także miałem wylecieć ze szkoły później po tej przygodzie. Także ostro było, że mama jakoś to załagodziła, to miałem wtedy no, 15 lat. Tak, rozumiem, to że rozmowa była i o też, ale tak, to były niekończące się też rozmowy i na przerwach żeśmy mieli, ale nie tylko i nasze takie też, bo to też nas było mało chłopaków, to tam było kilka sztuk w całej szkole wtedy, to były takie czasy w liceum, także żeśmy się wspierali, a niezależnie od tego, to były faktycznie fajne układy, że sympatycznie czas mijał w szkole. I później ja, proszę właśnie, to było to ciekawe w naszym życiorysie, że już wspominałem, że Robert poszedł na studia, ja poszedłem do szkoły, dojeżdżając do Ostrowa, bardzo fajne dziewczyny jeździły w tym pociągu. Tak, no tak. To się o dziewczynach. I tak się musiało się skończyć o dziewczynach, nie? I tak się to skończyło, że bawiłem się na dyplomatorium Basi. Aha. No proszę. No w Ostrowie, także to takie, to były fajne czasy. No i niestety, ale później też, że faktycznie wojsko mnie rzuciło w dalekie strony, na 2 lata wypisane z życiorysu, a Kali się toczyło życie, studenci wracali, poznawali fajne dziewczyny. Aha. Tak jak mówię, to żeśmy wspominali, że jeszcze nie zdążyłem się ani z Roberta, ani z Basią spotkać, nie? Bo jeszcze akurat tak było po tym wojsku. I idzie para, nie? Mówię, że tego, nie? I Basia przedstawia, to mój kolega Robert, tego jeszcze nie zdążyła powiedzieć, a to, mówię, że kolega ze studium Paweł, nie? No tak, ona, Basia patrzy, byście musieli widzieć ten wzrok, jak my sobie rzucamy się szeroko w ramion takiego misia prawdziwego z radości, że się spotykaliśmy po 4 latach podajże, nie? A oni się znają. To też muszą być ciekawe. To już później było, także to... I to właściwie, no, to od tylu lat zawsze uczestniczymy w swoich życiach, w swoich życiorysach.
No i dlatego też i też fajnie było, że i też moje dzieci, czy i Basi do mnie też odwiedzali, nasze dzieci się bawiły razem, też wspominałem do tej pory Emilka i Radek, zabawy wspólne. Wiesz, Edytka to była, wiesz, to była 15 lat, to już wiesz, to uczelnia, nie? Także młodszym rodzeństwem się zajmowało. Także też, także moje dzieci też mają też fajne wspólne wspomnienia, także nasze te losy się połączyły i to już nawet drugie pokolenie ciągnęło. No, cudownie. No to są właśnie takie niezapomniane chwile, a poza tym ja tak słucham was po kolei wszystkich i mam takie wrażenie, że gdzieś tym spoiwem tych znajomości, tego, że ciągle jeszcze razem jesteście i tak dalej, gdzieś po części też był Robert, prawda? Tak, oczywiście, to była integralna i podstawowa część tego wszystkiego, także to jego ciepło, takie chęć przebywania w jego towarzystwie, w jego, to właśnie te, ja nie zapomnę też, akurat też godzina już tam prawie nad ranem, ślubna godzina, także już prawie towarzystwo zmęczone, nie, a przy tym stoliku, ja tam żeśmy podchodzimy, a tam słyszymy właśnie tam w całym tym stoliku, Robert tam gdzieś wyciągał, miał z rękawa, to sypało mu się te wiersze, także czy anegdoty i tak dalej, nie? Jak zaczął sypać tam opowieściami, wierszami towarzystwo, to wszyscy prawie dookoła spali, a przy nich to wybuchy takiego salwy śmiechu, że to, a to godzina prawie ranna była. Tak, tak. Także to była taka dusza towarzystwa, także to nic dziwnego, że to tak energia rozpiera i przyciąga. No właśnie. Taka właśnie, pozytywna, taka pozytywna, energia, taka, że... To jest człowiek, z którym chce się przebywać, nie? Właśnie dlatego. No o historię ciekawą nie będę pytał, bo zdaje się, już dwie nam ciekawe opowiedziałeś. Czy ty chciałbyś przeczytać jakiś wiersz? Chętnie, dobrze. Czy masz jakiś wybrany? Stąd, czy może z tej antologii? Bo my chętnie chcielibyśmy właśnie tym... ja może tutaj ci światełki pożyczę. Przydał się męski głos. Czy jest jakiś ulubiony, czy szukasz? Wiesz, szukam konkretny. Tego. Dobrze. Tak właśnie chciałem, bardzo mi się spodobało jedno. Oczywiście. Spokojnie, mamy czas, tutaj. Wiesz, jest kredo, tak? Tak jest, właśnie. Dobrze, w takim razie, kochani słuchacze, Paweł Szalek? Szalek, tak przeczytałem, tak powiedziałem. Paweł Szalek czyta wiersz Roberta Credo. Momencik. A nuż coś niezwykłego się zdarzy, wciąż żywię taką nadzieję. Jeśli okazja się nie nadarzy, zmarnieję i oszaleję. Już mnie nikt nie złoży do kupy, pomimo usilnych starań. Kto moją ciężką winę odkupi, kiedy przepełni się czara? Ładny obrazek mnie nie frapuje, ja myślę o czymś ogromnym, bacznie uwagę swoją kieruję, wprost ku rzeczom wiekopomnym. Myślę więc jestem, powiedział mędrzec, inny zaś wyrzekł te słowa. Żyję i zawsze wątpić będę. Taka jest życia osnowa. Sądzę, że czasu ja nie roztrwonię. Gdy będę myśleć o cudzie, pozwolę sobie i na zwątpienie i nigdy się tym nie znudzę. No brawa, moi drodzy. Taki po prostu był Robert. A jeszcze tak z ciekawości, jeśli mogę zapytać, jak potoczyły się twoje dalsze losy? Skończyłeś szkołę średnią? Skończyłem maturę i co? Magister historii, później pracowałem w szkolnictwie i po prostu w latach trudnych, bo wózkowych godzin ubywało i w tej chwili już musiałem odejść z zawodu nauczyciela i zostałem. Nauczyłeś historii? Tak. No właśnie też. A właśnie, a ciebie nie zdążyłem zapytać, czy poszłaś również w humanistykę? Nie, studia skończyłam tak, humanistyczne. A, jednak. Jestem magistrem filozofii
I na tym się moja kariera chyba skończyła. Trzeba filozofować całe życie. A potem przyszedł twardy grunt rzeczywistości. No. Tak, jakieś tam firmy, jakieś coś tam, piątka dzieci, także życie takie wciągnęło. Znaczy chyba w Polsce nie opłaciło się być humanistą. Takie były dziwne czasy. Właśnie. No. Chyba do końca też, jeżeli nie jest celebrytą, to chyba ciężko. No. Tak. Wiecie co, ja w tej chwili chciałbym wam, bo czy jeszcze ktoś chciałby powspominać lata szkolne Roberta? Dobra. To ja w takim razie dla was. Towarzysze szkolnego czasu dla wszystkich tych, którzy mieli styczność, ta piosenka, bo natychmiast o niej pomyślałem. Jacek Kaczmarski, Nasza klasa. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię. I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie. Oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo?
No właśnie. Tak jak to wyśpiewał tutaj Jacek Kaczmarski. Kto pamięta, że na końcu to jest jedno i to samo drzewo, a my tutaj takie małe korzonki tego drzewa wspominamy osobę i poezję Roberta. Rozmawialiśmy o dzieciństwie, o czasach tej młodości wczesnej, potem szkoła podstawowa. Mieliśmy okazję pięknych słów posłuchać. Trochę rozluźnił nasz czas szkoły średniej. I chciałem teraz Basię zaprosić, ale zdaje się, że Basia zajęła się czymś. No i moi drodzy, w takim razie może ktoś z Państwa chciałby przeczytać wiersz, albo chcielibyście jakiś konkretny wiersz usłyszeć, zaprezentujemy go, a może Basia w tym czasie się pojawi. Co Wy na to? Czy jest jakiś wiersz, który Państwo pamiętają, wrył się w pamięć i chcielibyście, żeby dziś, teraz na tej audycji usłyszeli go słuchacze? Kochani? Credo usłyszeliśmy. Szeptem. A dobrze, po co znajdziemy, ale... Szeptem, tak? Ja już tutaj wyszukuję. Szeptem, dobrze. Ach, to jest ten, który był w pierwszej audycji. Dobrze, w takim razie, no moi drodzy, to ja już jestem przygotowany. Mam to zarejestrowane. Otóż... moje audycje poetyckie polegają na tym, że proponuję poetom temat, na który przysyłają swoje wiersze, po jednym każdy z twórców, i rozmawiamy przede wszystkim na temat tego, o czym są te wiersze, a wiersze są tylko przyczynką do tego, żeby rozmawiać. Poezja jest dla wyzwolenia pewnych przemyśleń, uczuć, emocji. I tak stało się na audycji Pięciolinia Tęsknoty. Taka to była audycja, kiedy odezwała się do mnie Basia i spytała, że... Bo ja oczywiście do opublikowania danego wiersza potrzebuję zgody autora, czy przedstawienia tego wiersza. I Basia wtedy mnie spytała, a co ja mam zrobić, żeby mój mąż i jego wiersz pojawił się na audycji? Ja mówię, potrzebuję zgody. Nie wiedziałem o sytuacji. Basia napisała, mój mąż nie żyje od 2017 roku. Ja mówię, no to w takim razie pani jest żoną, no to zapraszam. Pani zgoda jest jednoznaczna. I pojawił się ten wiersz i rzeczywiście coś tam bardzo zgrzytnęło może w tym wierszu takiego, że pamiętam go bardzo dobrze. I to był wiersz, ja go tutaj spróbuję teraz szybciutko odnaleźć. To był wiersz właśnie Szeptem, tak? Szeptem. To już go tutaj spróbujemy odnaleźć. Jeśli nie, to pozwolę sobie go jeszcze raz zaprezentować. To będzie nagranie z tej audycji. Szukamy go. I tak się zaczęła ta cała historia z tym, że tutaj jesteśmy, bo inaczej byśmy się nie spotkali. Być może za chwilę zaprezentujemy, bo nie mogę go w tej chwili tutaj odnaleźć w archiwach, ale zapraszam jeszcze na chwilę. Basiu, tak, Basiu, bo właśnie szukaliśmy Ciebie, zastanawialiśmy się nad tym, bo rozmawialiśmy o dzieciństwie, rozmawialiśmy o młodości, a teraz, wiesz co, tak chcielibyśmy się dowiedzieć, jeśli nam powiesz, jak Wyście się spotkali, poznali, jak to wyglądało? No to myśmy się spotkali właśnie w pracy, w szkole. Mhm. Ja pracowałam w 12 w szkole w Kaliszu i któregoś roku w 85 właśnie przyszedł do
do szkoły. To ta historia, którą tak, opowiadałaś, opowiada. Że wyglądał jak młodzieniec. Jak młodzieniec i właśnie myśmy się z tego. A jeszcze, aha, to był moment, kiedy się poznaliście. Po prostu poznaliśmy się, ale jeszcze no to był kolega z pracy, to tam tak na luzie pogadaliśmy wszystko, ale mieliśmy fajnych kolegów. Jeden uczył WF-u, drugi muzyki. To był Krzysiu Kiślewski, on trener był właśnie Korzeniowskiego. No i Witek, już nie pamiętam nazwiska. I oni zawsze, jak była duża przerwa, a czasami my byliśmy, mieliśmy wolne, bo tak to trzeba było na boisku, jak była wiosna tam ciepła, nie jesień, to trzeba było na boisku z tymi dziećmi tam być. Ale czasami wolne i tak się składało, że Robert nie był, ja i siedzieliśmy tam, kawę piliśmy, to Witek i Krzysiu właśnie wchodzą, mówi, no pasza para, mówi, no Robert, czemu ty się nie bierzesz? Ja mówię, Basia, panna, ty kawaler, czemu ty się nie bierzesz? I oni tak zaczęli tam trochę jakoś tam namawiać, jakby, nie? I mówi tak, a jak czasami Robert zrobił kawę mi, bo ja mówię, ja mam wolne, nie jestem na dyżurze, no to szybko leciał, robił kawę, nie? Oni już się śmiali, że coś już czuje, bo kawę mi robi. Że to ja czuję, nie? Że mi kawę robi, nie? To tak od żartu do żartu. Od żartu do żartu tak jakoś wyszło. No, chodziliśmy na te imprezy nauczycielskie, tam Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, to tam żeśmy byli na, pamiętam jeszcze była restauracja Barbary Bogumiła, tam właśnie były organizowane z naszej szkoły te imprezy. Też i tego. I, no, i też tam na tych imprezach, wiadomo, zaczęli znowu mówić, tutaj Barbara, słuchaj, tu siedzisz, Robert tu siedzisz. Nie ma tam, że Robert, ty tam siedzisz z drugiej strony, ty tu siedzisz koło Barbary, nie? I tak nas zawsze stawiali, żebyśmy razem siedzieli. Jak zaczęliśmy tańczyć, to oczywiście, jak Witek zobaczył, o, no to już się coś dzieje, to już się coś dzieje, nie? No i się zadziałało, nie? No i to tak wyszło, nie? No i potem no, były zaręczyny i stało się to, co teraz jest, nie? No a najlepsze to było, bo pamiętam taka anegdota, śmieszna anegdota, bo żeśmy w dzień ślubu dostaliśmy właśnie od tych nauczycieli zegar z kukułką. No i on tam przez tam 2 miesiące, no fajnie kukał, ale w jakimś tam miesiącu ta kukułka kukał, ale ta kukułka nie wychodziła. I Robert postanowił go naprawić, wziął ten zegar, porozkręcał wszystko, nie? Tą kukułkę zobaczył, nie? Ja mówię, przestań. A jeszcze w Koblej Górze był zegarmistrz. Ja mówię, zaniesiemy do zegarmistrza. A on, nie, bo on musi się nauczyć tego. Dobra. No, no i zaczął składać. Zaczął składać, złożył, ale 3 śrubki zostały. No i nastawia, nadal ta kukułka nie tego, nie kuka. No, nadal ta kukułka nie kuka, nie? Tak. No i tak mówi, wiesz co, zanieś do zegarmistrza, ale powiedz, że przyjechała tam siostra ze dziećmi i oni tam tak zrobili. No, że to dzieci, tak. No, a ja wiem, nie, to ty zaniesiesz. Ale nie, oboje żeśmy pojechali do Kobylej Góry, wchodzimy do zegarmistrza, nie? No i Robert zaczął mówić, on nie umiał za bardzo kłamać, bo on tak zawsze nie potrafił, nie? I on mówi, pan co, bo tutaj, no i tak się jąkał, tak? Bo tam, mówi, była siostra z dziećmi tam i, no, no, i, no i oni tam się dobrali do tego zegara, nie? I ten zegar już tak na niego patrzy i tak mówi, no panie kochany, no ja wiem, że to nie chyba proszę. Pana robota. Tak, nie urodziłem no, się wczoraj, no, tak. No, ale to jego właśnie gadanie, że no nie on, nie? Tak, no, ale było tak, śmieszniej. No. Mijały lata i urodziła się... Edytka, tak? Po roku? Tak. Urodziła się Edytka i jak się dowiedział, że, no, że jestem w ciąży, że... Będzie. Jeszcze nie wiadomo, jaka płeć, bo kiedyś to tam nie były jakieś USG, jak to teraz, nie? No ale zawsze myślał, że będzie syn, że Mieszko się urodzi. I zawsze były komplikacje z tego, jak dać ci na imię. Mi się podobała Edyta, a on mówi nie, Nadzieja. A ja mówię nie, Edyta.
Ale później jak się urodziła, ja mówię, Edyta, pamiętaj, jak będzie syn, bo on Mieszko chciał. Ja mówię, to już dam ci pierwszeństwo Mieszko, a ja Dawid, nie? No i się zgodził. Ale, jak było, że poszedł do gminy, to taką miał ochotę, żeby powiedzieć, że pierwsze imię jest Nadzieja. Ale nie, dał Edyta. Ale nie, no. Umowa była, tak. To co, to w takim razie, czy ty kojarzysz może któryś z wierszy jest napisany z myślą o dzieciach? No, chyba nie tutaj, nie? Nie. Raczej nie. No, takie wiersze trzeba by było właśnie, tak, bo bardziej chyba tutaj. Nie. Dobrze, w takim razie teraz będzie ten obiecany wiersz, o którym mówiliśmy z audycji, a my zaprosimy tą naszą Nadzieję do mikrofonu. Edytę Nadzieję Starosławską. Tak. To posłuchajmy tego wiersza, który pojawił się w audycji, a Edytka tutaj do nas przyjdzie. Dobrze? Oczywiście ja zachęcam, kochani słuchacze, jeśli macie jakieś pytania, oczywiście zachęcam was do zadawania pytań. A teraz ten wiersz, który pojawił się na audycji. Chwila oddechu i mamy Edytkę. Szepty. Spójrz na mnie, proszę, pogodnym wzrokiem. Obiecaj wszystko oprócz złej nocy. Rozjaśnij ciemność. Trwaj w szczęściu ze mną. Niech towarzyszą mi zawsze twe szepty. Dość już kłamstw. Naprawdę czas. Ze złem możemy skończyć. Raz, dwa. Usiądź więc tuż, tak blisko mnie, bym mogła słyszeć twe czułe szepty. Szepty, szepty, szepczące szepty. Nie zwlekaj, zrób to. Tak, kochaj mnie, bym nie musiała bać się, że już nie usłyszę twych czułych szeptów i słodkich słów. Niech zawsze brzmią w mych uszach szepty twe, czułe szepty, szepty, szepczące szepty. Szepcz więc, zrób to. Tak, i taki to jest wiersz. Ty chciałaś ten wiersz przeczytać? Ojej, zobacz. Takie fopa popełniliśmy, ale cóż, no to właśnie możemy również posłuchać twojej interpretacji. Dobrze, to w takim razie dwa. Ale no póki co, kochana, powiedz, ty co porabiasz w życiu w ogóle teraz? To ja porabiam. Mhm. Czym się zajmujesz? No tak pospolicie to pracuję w firmie ubezpieczeniowej, która zajmuje się ubezpieczeniami samochodowymi, tylko że ta firma jest teraz w Anglii, bo ja już 12 lat temu przeprowadziłam się do Anglii, mieszkam teraz niedaleko Manchesteru, w takiej małej miejscowości i co, pracuję teraz z domu, bo wiadomo, po tej pandemii dużo się zmieniło i też poprosili nas, aby pracować z domu, a później właśnie podpisaliśmy już kontrakt na stałe, żeby pracować z domu. Mm-hmm. Tak więc, no nie. Aha. Jestem poetką. No właśnie, ale wiesz co, ja ci powiem, ale że tak, miałem okazję kilka dobrych godzin, kiedy to Basia mnie namawiała, żebym to przyjechał, to widzicie, że ty zajmujesz się mimo wszystko czymś, co jest związane ze sztuką. Otóż gdzieś tam rodzi się jakiś kryminał, to prawda? Proza. Tak, bo ja też jestem humanistką, powiem tak z serca, tylko ja bardziej kocham prozę niż poezję. Może dlatego, że proza jest bardziej bliska życiu. Ja wiem, poezja jest piękna i to są wysublimowane słowa, w których na pewno kryją się nasze emocje i lubię poezję, ale nie jestem fanem, że tak powiem. Wolę prozę, uwielbiam pisać. Wiadomo, człowiek zajmujący się ubezpieczeniami woli lawinę słów niż dwa wyszukane. Dokładnie. Tak. Ale piszesz jeszcze kryminały.
tak. No właśnie, że jeszcze kryminały. Tak. No napisałam przeważnie jeden. Kiedy trzeba uzyskać ubezpieczenie dla klienta, wiąże się to z wielkim kryminałem. Tak. To przejdźmy teraz do tej do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, do twojego taty. Tak. Masz jakieś takie dalekie wspomnienia gdzieś? Jakieś... Oj, tu właśnie mama pociągnę. Pewnie mama specjalnie ominęła tą historię, ale tak mi się przypomniało, jak kiedyś mama mi opowiadała, jak tata bardzo się cieszył, że no, spodziewa się dziecka, zawsze się pytał o płeć i bardzo chciał mieć tego synka jako pierwszego. Oczywiście chciał mieć później córeczkę, ale córeczka miała być młodsza oczywiście, jak to wiadomo, żeby ten facet ją bronił i tak dalej, to rozumiem przesłanie. No ale co się tu złożyło, że no stety albo niestety ja się pojawiłam jako pierwsza, czyli córka, i pamiętam historię, kiedy tata szedł przez miejscowość, w której mieszkaliśmy, taka mała wieś, no i wszyscy się pytali, i co tam? Córeczka czy chłopiec? A tata ze spuszczoną głową, córeczka. No tak, ale ja tak widzę, bo na przykład tutaj na informatykę przygotowałaś kiedyś tam w szkole tomik wierszy taty. Próbowałaś pisać też poezję. Czy twój tato był dla ciebie wzorem, jak byłeś dzieckiem? Tak, jak najbardziej był dużym wzorem do naśladowania i zaraził mnie tym pisaniem, kreatywnością. Zawsze lubiłam rysować, szkicować, tworzyć jakieś dzieła, coś z niczego, można powiedzieć. I uwielbiałam pisać, to od dziecka. Moją pierwszą taką małą historyjkę napisałam, jak już miałam 5 albo 6 lat, nawet nie. I to była opowieść o wiośnie i pokazałam to mojej pani nauczycielce, powiedziała, dziecko, ty masz 6 lat? Nie, to jest niemożliwe. No, a widzieliśmy też, zdaje się, że w wieku 11 lat już pisałaś do gazety, prawda? Tak, tak. Znaczy się, taką pierwszą moją powieść, taką dziecięcą, napisałam w wieku 13 lat. Także no, i publikowana była kilka razy w gazecie. Mieliśmy okazję zobaczyć właśnie wycinki z gazet. 11 lat, no to rzeczywiście bardzo młody czas. Gdybyś chciała powiedzieć słuchaczom, bo wszystkim tu zebranym chyba nie trzeba, powiedzieć słuchaczom, jak byś chciała, żeby pamiętali twojego tatę? No tak właśnie jak pamiętają te słowa, które wcześniej słyszałam, czy to właśnie od nauczycielki, tu zawsze nazywaliśmy ciocią Bożenką, nauczycielki taty, czy od cioci Kasi, która była ogromnie ważną przyjaciółką, czy też cioci Ksenii, która była też bardzo ważna, prawie jak matka w rodzinie taty, i również przyjacielowi, wujkowi Pawłowi, który później pozostał mi chrzestnym. Te wspomnienia, które słyszałam, są takie piękne, że właśnie tak to, co chciałam, to usłyszałam. Po prostu te wspomnienia są tak piękne. I oczywiście to cioci Kasi wspomnienia, które były tak piękne z młodości, i to, jak pokazała to w tym filmie, który był piękny też i bardzo wzruszający. To te wspomnienia, to co chciałabym usłyszeć, ten właśnie perlisty śmiech bardzo głośny, który zawsze potrafił mnie rozśmieszyć. Jak płakałam, byłam smutna i zawsze tata jakąś anegdotę w moją stronę rzucił, a ja się zaraz śmiałam z tego. Albo na przykład, zawsze był pocieszny. No, to tak jak tutaj słyszeliśmy, że gdzieś mimo dorosłości gdzieś tam jakieś pierwiastek dziecka był. Nie? Był, tak, zawsze był. To tak, to mam takie wrażenie, że chyba w dużej mierze był przyjacielem też twoim. Był ogromny. Ojcem to jeszcze przyjacielem. Przyjacielem, tak. No, właśnie mieliśmy często takie długie rozmowy o wszystkim, o życiu i o niczym też mieliśmy rozmowy. Wiadomo, kiedy był w domu i jak byłam smutna, to też potrafił mnie pocieszyć.
I też nawet tak potrafił mnie skomplementować czasami. Ja wiem, że byłam córką, ale właśnie to, co fajne jest, jak tata potrafi coś takiego powiedzieć, że się lepiej poczuje. Że na przykład ja zawsze, jak to każda dziewczynka, miałam jakieś kompleksy, a tata na przykład w którymś momencie szłam na dyskotekę i się wystroiłam, miałam białe spodnie i miałam taką czarną bluzkę, a tata powiedział, że mam tail jak osa, no i oczywiście zaraz. Piękny, już szłam taka, no, pewna siebie na tą dyskotekę. Świetnie, no to w takim razie mam pytanie, czy jest jakiś wiersz tutaj, który, no poza tym, który ci ukradłem właśnie przed momentem, recytując go z audycji, czy jest jakiś inny wiersz, który chciałabym... W sumie wszystkie lubię, ale... Czy jakiś, który z nich? Tego też bardzo lubię, na krwistego wsiąć ogierę. Okej. To w takim razie, no, będzie ogniście. Dziewczyna z talią łosy czyta wiersz na krwistego wsiąć ogiera. No, robi się gorąco. Posłuchajmy. Na krwistego wsiąć ogiera. Na krwistego wsiąć ogiera. I pod swaju wsiną dal. Niechaj dech ci wiatr zapiera, niechaj ci nie będzie żal zostawionych za nawiasem przeszłych cieni, mar i widm. A nie pomyśl sobie czasem, że nie było warto, żyj. Na krwistego wsiądź wierzchowca, pójść galopem w tę dal, która nęci, spokój zmąca. Niechaj ci nie będzie żal zostawionych za nawiasem wszystkich owych marności. A nie pomyśl sobie czasem, że nie było warto, żyj. Na krwistego wsiądź rumaka i daj ponieść się w tę dal. I co było byle jakie, niechaj ci nie będzie żal. Zostaw przeszłość za nawiasem i daj wciągnąć się w ów wir. Co wciągając zgubi czasem, choć się zgubisz, warto, żyj. No, dziękuję ci bardzo. W takim razie, czy możemy już zawołać Mieszka, czy jeszcze chciałaś coś dodać? Dodać. Czy może jest coś, o co nie zapytałem, a chciałabyś powiedzieć, jest taka możliwość chwila teraz. Jakaś anegdota. No właśnie, fajne było to w tacie to, że wspierał moją twórczość i chociaż ja zawsze byłam taka, że to wszystko, co napisałam, co zrobiłam, nie podobało mi się, ale tata zawsze próbował mi pokazać tą lepszą stronę tego i oczywiście stylistycznie poprawiał mnie, czy no, tam, gdzie brakło przecinka, to wstawił. To już i to właśnie od kogo się tego nauczył. Gramatyki. Dokładnie. I ortografii, prawda? Interpunkcji. Tak. Dokładnie. I to też było fajne, że miałam taki, no, motywację, takiego motywację, no, miałam. Takiego kopa, żeby iść do przodu, tak, nie? Żeby iść do przodu. Dokładnie. Takiego kopa. No i też wspierałam moją twórczość i chodził ze mną do tych wydawnic i do gazety, aby też właśnie tą twórczość wydawać. Także no, super. To co, to teraz czas się odwdzięczyć. Tak, pracujemy dokładnie. Na tym cały czas dzielnie pracujemy. Tylko nie poprawia interpunkcji. To już nie boję. Tata był lepszy w tym. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i zapraszam Mieszka. No, Mieszko, moi drodzy, siedzi od połowy spotkania jak na igłach i spogląda na mnie oczyma takimi, czy to już ja. Witam. No to ile masz lat, Mieszko? 31 już. Mieszkasz tutaj, czy...? Nie, aktualnie mieszkam w Częstochowie. W Częstochowie. A pojechałeś z jakiegoś powodu? Za drugą połową. No, za miłością. Pięknie. Za miłością. Za miłością, czyli... a powiedz, pamiętasz tatę, nie wiem, jakieś wspomnienia konkretne masz co do taty? No, że tata mój lubiał bardzo podróżować, nie? I się od niego to zaraziłem właśnie, tą podróżowanie. I lubiał patrzeć godzinami na mapy, nie? Świata i ogólnie.
Czy ciekawy świata? Tak, tak. Ciekawy był światem właśnie. Czy coś takiego jak zachłanność życia, nie? No, że lubię. I też lubię motoryzację. I też od niego zaraziłem. Autobusy najbardziej lubią. Wszystkie musiał wiedzieć, jakie są w Kaliszu zawsze. I chodziliśmy na PKS w Kaliszu. Jakiś nowy autobus się pojawił, no to już musieliśmy iść zobaczyć. A, jakby marki, tak, no, tak, ja marki, myślałem, że tak. Bardziej trasy. Nie, no, no trasy też, trasy też lubię jakoś tam patrzeć, jakie trasy są. Fajnie, a widzisz, bo to tutaj tak czasami słyszysz, bo pewnie nie pierwszy raz, dzisiaj chyba tak szczególnie, jak bardzo wyjątkowy był twój tato. No tak, co tak. Czujesz dzisiaj tutaj siedząc z nami wszystkimi, kiedy jesteś spokojny, musisz... No jestem bardzo dumny z tego właśnie, że mówią o moim tacie wszyscy tutaj zgromadzeni. No. A znałeś poezję wcześniej taty dobrze, czy...? No znałem, ale ja tak... Ty nie jesteś z poezji. Nie jestem z poezji, znaczy nie, no tak nie interesowałem się zbytnio poezją, ale w sumie jak przeczytałem te wiersze, to już bardziej, tak. Już mnie bardziej natchnęło. No dzisiaj też na pewno poznaliśmy trochę tą drugą stronę. Tak, tak, też, i jeszcze tą drugą tutaj, stronę. Tak jak tutaj powiedziała przyjaciółka Roberta, poetą się to bywa, tak? A no tak. W międzyczasie chodzi oglądać autobus. No tak. Czy zgodzisz się przeczytać wiersz? No, mimo, że nie umiesz, nie trafia to do ciebie, to no, może spróbujesz. No, wybrałeś jakiś wiersz? No tak, spróbuję. Coś dobrze, to powiedz. Sklecić. Czy to był z tego zbioru poezji, czy ja to może mam tu? A, z tego takiego. To będzie łatwiej. Szybciej znajdziemy. A ja jeszcze zaraz po Miłoszu Mieszko, przepraszam, po Mieszku zaraz zrobię niespodziankę tobie. Przeczytam ten swój wiersz. We dwójkę. Szukam. Dobrze, spokojnie. To... I to jest właśnie ten zeszycik, o którym wspomniałem, zrobiony na ocenę zaliczenia, tak? I to jest chyba pierwszy wydany tomik, ale to jest duet w tomiku, prawda? Tam jest też twój wiersz, jeden? Jeden, dobrze. Najpierw, zanim go zaczniesz czytać, powiedz, dlaczego akurat ten wybrałeś? Bo lubię klimat taki właśnie, egzotyczny. No właśnie. I tam akurat jest wspominana palma właśnie, zielona. I w sumie lubię wiosnę, jest, i wszystko się... Świetnie, no to jest to, co powiedziałeś, że dziedziczyłeś po tacie tą zamiłowanie do podróżowania. To no tutaj będziemy słyszeć w wierszu. No to w takim razie... momencik. Wiersz pod tytułem O palmo zielona Roberta Starosławskiego. O palmo zielona, pod twoim leżą ja liściem i dobrze mi niech ja skonam i dobrze mi rzeczywiście. Leniwe płyną godziny, a ja wciąż leniuchuję i stroję wesołe miny. Nad wyraz dobrze się czuję i leżę wygodnie w twym cieniu. Rozmyśla, tkwiąc wciąż bez ruchu, czy to ma jakieś znaczenie, że sam jestem i w tym duchu. Ciągną się myśli, niespokojne i rozbiegane. Co stanie się w czasie przyszłym, gdy wreszcie do życia powstanę? Dziękujemy. To oklaski, moi drodzy. No właśnie, człowiek, który... Mówi, poezja do mnie nie trafia, przeczytał wam wiersz. Można? Można. Dziękuję ci bardzo w takim razie za rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, jak na nas Robert wpłynął, jak na was wpłynął, na wasze życia. Porozmawiamy z tymi, którzy nie byli blisko, a mimo to wpłynął na ich życie w pewnym sensie. Więc teraz Marek Grechuta, posłuchajmy.
Już tyle dni ciebie u mnie nie było. I przez ten czas nic się nie wydarzyło, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Zegarek ten, co ustalał spotkania, tych kilka płyt do wspólnego słuchania, krzesła i stolik, dwa okna i drzwi, ten nasz prywatny świat nocy i dni, świat przez nas zaczarowany. Sahary żar gasi chłodne spojrzenie, Niagary szum tłumi smutne westchnienie. Milczenie gór było echem złych słów, słoneczny brzask zmywa pamięć złych snów, a wicher rozwiewał chmury. Wszystko dla twej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata radości, najcenniejszy łup. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić, ostatek sił, by ją ocalić, najlepszy żart, by ją rozbawić, najlepszy wiersz, by ją zachwycić, by była szczęśliwa. Moi drodzy, to w takim razie mieliśmy już tutaj najbliższe osoby Roberta. Mieliśmy również osoby, których życie splotło się z losem Roberta. Mieliśmy okazję porozmawiać o tych ostatnich latach z dziećmi Roberta, a bywa tak, że poezja inspiruje, że poezja pomaga w inspiracji, bo kochani, są z nami tutaj dzisiaj dwie osoby, które po prostu przyszły dla poezji. Bo nie mieliście, prawda, styczności z panem Robertem i jego poezją, przyszliście po prostu dla poezji, prawda? W takim razie, Kuba, tak? Czy mógłbym ciebie na momencik poprosić? Bo teraz porozmawiamy o ludziach, którzy są inspirowani, inspirują się poezją właśnie osób takich jak Robert, bo tworząc samemu, tu dzisiaj mówiliśmy właśnie o tym, że żaden dom bez fundamentów długo się nie utrzyma, żadne drzewo bez korzeni nie przeżyje. Więc my,
ja jeszcze mówię my, tak trochę się trzymam w tej młodości, musimy inspirować albo inspirujemy się poetami, prawda? Powiedz, ty piszesz, tworzysz? Przyznam szczerze, że bardziej amatorsko niż w jakiś taki sposób skoordynowany i profesjonalny. Natomiast tutaj już w rozmowie takiej zakulisowej, którą chyba mogę zdradzić też tak oficjalnie, to wraz właśnie z Edytą, z córką dzisiaj wspominanego poety, umówiliśmy się, że w związku z tym, że ja maluję obrazy na co dzień, powstanie taki portret właśnie dzisiejszego wspominanego Roberta, który zostanie włączony do mojego cyklu o słynnych Kaliszanach i będzie on prezentowany w dalszej mierze w różnych przestrzeniach, w przestrzeniach właśnie tutaj miejskich. Ten cykl tak naprawdę pojawia się już od szeregu miesięcy w tego typu punktach jak Hotel Hilton, czy przestrzeń banku PKO BP w Kaliszu, czy też placówkach szkolnych. Aktualnie będzie prezentowany w bibliotece w Opatówku w tym miesiącu. Na pewno też tutaj będzie taka propozycja współpracy, aby rodzina właśnie Roberta pojawiła się być może w szkole numer 12, gdzie właśnie zaczynał swoją karierę nauczycielską. I może będzie też takim przyczynkiem do tego, aby zachęcić uczniów tej szkoły do tego, aby zainteresowali się poezją i też dziś może przypomnieli sobie postać właśnie tego nauczyciela, który w tej przestrzeni szkolnej stawiał swoje pierwsze kroki i rozpoczynał karierę. Czyli ty głównie malujesz? Tak, tym się zajmuję. Czy kształciłeś się, czy to jest też pasja taka? Jestem zupełnym amatorem, nigdy wcześniej nie kończyłem żadnych studiów związanych z plastyką ani z malarstwem. Jest to tylko i wyłącznie moje hobby, które z biegiem czasu gdzieś przerodziło się w działalność, którą prowadzę do dzisiaj i z niej się utrzymuję. Mm-hmm. O, proszę. Czy można zobaczyć gdzieś twoje obrazy? No oczywiście poza miejscami, które wymieniłeś, czy pewnie gdzieś tutaj w Kaliszu, ale czy ktoś ze słuchaczy z Polski albo spoza mógłby zobaczyć twoje prace? Tak, można zobaczyć moje prace. Myślę, że najlepszą stroną do tego będzie moja strona autorska na internecie, która brzmi www.multan.com.pl i to jest od mojego nazwiska, ponieważ ja się nazywam Jakub Multan i dlatego też tak jest to stworzone. Dobrze, my też będziemy mieli wielką przyjemność tam zajrzeć, zobaczyć. Bo rozumiem, że wiersza ze sobą żadnego nie masz swojego. Żadnego wiersza swojego nie mam. Mniej niż malujesz. Zdecydowanie mniej, jest to sporadycznie. Malowałeś obraz do jakichś wierszy? Nie, nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego. Natomiast no, tutaj trzeba przyznać, że każdy poeta no, maluje słowem, prawda? I to jest, tak jak bym powiedział, trochę gdzieś tutaj spójne ze sobą i też poczuwam się do tego, żeby może postarać się powiedzieć taki wiersz, który chciałbym zadedykować właśnie rodzinie, która tutaj tak jest, szczególnie właśnie i Mieszkowi, Edycie i pani Barbarze za to, że tak zorganizowali tego typu wydarzenie, które bardzo mi się podoba. Wiersz będzie trochę nawiązywał również do tego, który rozpoczęto tutaj dzisiejszy wieczorek, bo było o morzu, a ten wiersz jest znanego polskiego poety Adama Warzyka, który się właśnie nazywa Morze. Pozwolę sobie go zacytować. Morze jest wszędzie, morze jest nawet w Warszawie. Co dzień czekając na tramwaj, oglądam jacht na wystawie. A jutro pojutrze będzie Awiatyk i siny Atlantyk. Dołem czy górą w ogromnym pędzie, jak oczy poniesie mnie statek. Kto powiedział, że w 12 lat po katastrofie nie można płynąć Tytanikiem? Co wieczór, co noc odpływamy, nie pożegnawszy się z nikim. I kiedy piszę te słowa po długiej chorobie, może nie dzieli nas, nie wiesz, jestem przy tobie. Dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Bardzo było miło. My oczywiście pozwolimy sobie słuchaczom naszym udostępnić Twoją stronę z obrazami. No i mocno trzymamy kciuki za ten portret. Co, Roberta? Jezu, jak cudownie się to wszystko nam tu układa. Słuchajcie, mamy przyklepany tomik. Teraz jeszcze obraz. No, cudownie. Czy mogę Ciebie prosić również na chwilkę?
bo Weronika, tak? Weronika, ty przyszłaś z Tomkiem, prawda? Czy przyszłam. Przepraszam, z Kubą, Boże. Ja tutaj, nieistotne. Z Kubą, tak, z Kubą przyszłaś też posłuchać poezji, czy wiedziałaś coś wcześniej o Robercie, czy... Nie, nie znałam wcześniej pana Roberta. Przyszłam na to spotkanie, żeby właśnie poznać jego poezję, jego osobę i posłuchać też. A powiedz, czym ty się zajmujesz w ogóle w życiu, tak? Co robisz? Uczę języka polskiego oraz muzyki w szkole podstawowej. Muzyki również. No popatrzcie, mamy malarza, mam osobę muzykującą, tak? Uczysz języka polskiego w szkole podstawowej. To są te klasy niższe, wyższe? Klasy 4-8. 4-8. Powiedz, jak dzisiaj jest, jak to jest z taką młodzieżą i poezją? Szczerze. Bo my chyba wszyscy wiemy, jak to jest, ale warto posłuchać. Znaczy, poezja jest na pewno trudniejsza w odbiorze niż proza. Dlatego no nieraz trzeba odpowiednio naprowadzić młodzież na to, co w tym wierszu jest przekazane. Nieraz właśnie te wskazówki są potrzebne, żeby oni zrozumieli. Bo nie zrozumieją, jeżeli nie rozłożymy tego wiersza na czynniki pierwsze. Tak, dokładnie. No to taka praca nauczyciela niestety robi coś, czego w poezji tak trudno robić, nie? Grzebać po prostu w tym słowie, nie? Ale jak jest z przyjmowaniem tej poezji? Dzieci lubią poezję, czy raczej nie wiem? To zależy też od utworu. Na początku na przykład wydaje się, że nie rozumieją uczniowie, o co w danym wierszu chodzi, co ten autor faktycznie miał na myśli, ale dopiero po głębszej analizie, kiedy już rozumieją sens, przesłanie, wtedy zaczynają się przekonywać. No właśnie, a czy ty sama piszesz albo kiedyś próbowałaś pisać? Nie, ja podobnie tutaj jak Edyta bardziej jestem za prozą. Bardziej w kierunku prozy się skłaniam. No. Czasami coś tam dla siebie, tak, do szuflady. Czy właśnie, jacy poeci, którzy poeci najbardziej do ciebie trafiają? Na pewno ksiądz Jan Twardowski. To już od wielu lat. Wisława Szymborska. Stanisław Barańczak również. No to jest... I Zbigniew Herbert. Herbert. To też taki sentyment, ponieważ maturę z Herberta zdawałam. Tak, z Herberta. No właśnie, poezja. Widzisz, bo... to jest tak, że gdzieś pokolenia, które były za nami, więcej poświęcały chyba czasu słowu. Nasi rodzice również. My staraliśmy się, a ci, co po nas przyjdą, coraz mniej mają czasu i coraz trudniej im skupić uwagę na słowie. I tak jak mówiłem, to gdzieś w nas leży teraz misja do tego, żeby zarażać takim słowem, bo przecież poezja rodzi wrażliwość. Czy są jakieś takie, nie wiem, w pamięci masz, bo uczysz te klasy, czy są jakieś takie dzieci, które, tak jak dzisiaj słyszałem, pomyślały sobie, a może ten kiedyś będzie poetą, tak jak słyszałaś tutaj opowieści o Robercie. Miałaś kiedyś takich? Tak, miałam kiedyś taką uczennicę, która również wzięła udział w konkursie, który organizowaliśmy u mnie w szkole. To była uczennica klasy 8 i napisała wiersz, który był ponad jej wiek tak naprawdę, gdzie jeszcze później w gronie jurorów, kiedy analizowaliśmy ten jej wiersz, byliśmy pewni, że ona sama pisała. Ja byłam pewna, że ona sama pisała, dlatego że to była uczennica szkoły szpitalnej, więc też nie było możliwości, żeby ktoś jej pomagał ten wiersz pisać.
Ale właśnie ta dojrzałość, jaka wypływała z tego wiersza, no, zaskakiwała. Więc tutaj naprawdę w tej uczennicy widać potencjał. Jest nadzieja, że poezja będzie trwać. A zawsze jest nadzieja. Życzymy Tobie i wszystkim. Czy chciałabyś przeczytać jakiś wiersz? Chętnie. Tak? No i teraz, czy z tego, z tej naszej antologii, czy może z tego zeszyciku? A ja mam taką jedną małą propozycję. Czy mógłbym Ci zaproponować wiersz? Chciałbym to tutaj. Spójrz na autora. Przeczytasz ten wiersz? Dobrze, w takim razie na chwilę tutaj. Bardzo proszę. Edyta Starosławska. Emocje. Radziłabym nie ponosić się tym uczuciom, tym złym emocjom, jakich wiele. Złości ogromnej, straszennemu gniewowi, nienawiści. Jest tak wiele pięknych uczuć i to one powinny być najważniejsze. Miłość, szczęście, dobry humor, który im towarzyszy. Tak, one wziąć górę powinny. A trzeba podkreślić, że złość na urodę szkodzi. Gniew organizmowi źle robi, a nienawiść prowadzi do waśni i wojen. Za to miłość przynosi szczęście, jeśli tylko prawdziwa jest, jeśli bezinteresowna i odwzajemniona. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. No to panie. Prawda? Dziękuję Ci pięknie. To teraz dla Was wszystkich przerywnik muzyczny Marek Rychuta. Świat wokół Ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy Twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność losu, jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obok swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak się zmienia, przez Ciebie płynie niepokój.
płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność lotu. Jak obłok, 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 jak obłok. A my tu tak siedzimy teraz, robi się już chłodniej, lekki półmrok, a my ciągle jesteśmy i wspominamy. To ja zapraszam pana w takim razie, bo pan jest radnym Rady Miasta tutaj w... Tak. I ja się ogromnie cieszę bardzo, że właśnie to pomieszczenie, ten akcelerator może służyć tutaj takim właśnie wspaniałym spotkaniom. Jestem pod wrażeniem autentyczności i szczerości wypowiedzi, bo naprawdę to jest bardzo trudno dla wśród ludzi coś takiego uzyskać. A ja też jestem w pewnym stopniu jestem powiązany, ale poprzez to, że byłem przyjacielem rodziny cioci tutaj, pana Roberta, pani Iwony, to też, a często odwiedzałem dom, gdzie mieszkali przy ulicy Ciasnej, dlatego te fluidy na pewno szły tam i jakoś tam żeśmy się, poprzez też, że jestem miłośnikiem poezji, w zasadzie szczególnie Stachury, się dziwię teraz, dlaczego młodzież Stachury nie ma powrotu do Stachury, jestem po prostu, tak sobie to chyba tłumaczę tym, że oczywiście Ewy Lipskiej jestem też totalnym miłośnikiem, a tak sobie wymyśliłem, ale to chyba też jest tak, że młodzież teraz po prostu traktuje hip-hop jako po prostu tak zwany odpowiedni, no, czy rzeczywiście tak jest, nie wiem, ale bo hip-hop jest różny, jest i taki intelektualny i tego, może jest to odpowiedź na to, że po prostu no mało młodzieży czyta, właśnie czytać, no może poznaje, bo czytać co można książkę tylko, poznaje właśnie poezję, która wpływa na naszą duszę, wpływa na naszą świadomość, na komunikowanie się, to jest coś pięknego. Ja tylko się cieszę, że właśnie tutaj właśnie się to spotkanie odbywa i że po prostu no, udało się właśnie taką grupę, którzy żyją tą poezją, bo to jest bardzo trudne teraz w świecie obrazków, które się po prostu przetaczają przez nasze oczy i w których nic nie zostaje w głowie tego tempa i jest takie budujące, że rzeczywiście młodzi ludzie i tutaj z różnych pokoleń, a też ze starszego pokolenia, ale że tak, ja się też obawiam, że ja tak się zastanawiam właśnie, często żałuję jednego, że dobro wypływa dopiero po prostu po śmierci i to jest dobrze, że coś wypływa, tylko szkoda, że dopiero po śmierci się kogoś docenia, szanuje i tego, to jest takie przykre, to jest w wielu przypadkach, że się docenia osoby, które odeszły dopiero po upływie czasu. Czy tak być musi zawsze? Tego też nie wiem, ale no dobrze, że się pamięta. Ja też no chciałem tutaj też się zainteresować właśnie, że dobrze by było, żeby po prostu miasto może też jakoś postarało się, będziemy rozmawiać, no, jak będzie zgoda małżonki, żeby wydać może tomik poezji, jakąś rocznicę, byłoby coś świetnego, no jednak tutaj przez wiele... Jest to osoba, no, która tutaj żyła i tak jak słyszeliśmy, tak. Się było patriotą. Tak. Tym bardziej... Gdzieś mi się kłania, bo ja bardzo często spotykam się, proszę mi wierzyć, ludzie zachwycają się, ściągają do swoich miast osoby z zewnątrz, nie zauważając albo nie wiedząc nawet o tym, że na podwórku własnym ktoś obok, w domu obok mieszka ktoś, albo mieszka obok właśnie, to jest właśnie chyba też potrzebne, prawda? Tak, ja uważam, że taki patriotyzm lokalny, czy regionalizm, który jest już takim większym, jest konieczny, to pozwala nam żyć, to pozwala nam się znaleźć w tej historii, bo bez świadomości tego, gdzie żyjemy, co, kto się tworzy, po prostu jesteśmy
no jak to, trzeba po prostu walczyć zawsze o naszą kulturę, bo o co mamy walczyć po prostu, no, jeśli zapomnimy o tym, że ta kultura, poezja, literatura to jest nasze dziedzictwo narodowe piękne, to po prostu kim będziemy i to jest istotne i to jest ważne, nie? Dom potrzebuje fundamentu, a drzewo korzeni. Bez serca nie da się żyć, także jest to bardzo istotne, nie? Ja tu jeszcze przypomnę, tak, no dobra, jeszcze, dobra. Chciałbym o Pana zapytać, tak? Bo tak naprawdę dowiedział się Pan o tej imprezie dzisiaj z mediów? Znaczy, ja się dowiedziałem po prostu z dwóch źródeł, z mediów też, bo dostajemy zaproszenie jako Komisja Kultury zawsze dostajemy, ale też dowiedziałem się dzięki Pani Kasie Fiołek, która 30, ja już nie powiem ile, wiele lat temu jeździła, była w ekspedycji archeologicznej, jestem archeologiem tutaj, i pięknie rysowała, także rysowała nam na profile i też żeśmy się tutaj jakoś zgadali, że jak pani Kasia Fiołek była to rodzina pana, jeździła taka była właśnie tutaj pani Iwony, pana Grzegorza Tęskiego, więc chciałem na tym spotkaniu być, a po drugie też czyli dzięki pani Kasi, też dzięki pani Iwonie, temu, że też dostajemy informacje, w zasadzie jakieś się spotkania zdobywały. Można zignorować, a tam po prostu... Tak, jak miłośnik poezji głównie, bo też te staram się... Ja podejrzewam, że się spotkałem, jak tam jakieś 2-3 wiersze na pewno, bo nie dużo nie, ale też mówię tutaj przez to, że tam bywałem, na pewno pana Roberta gdzieś spotkałem, bo byłem tam mieszkał przez wiele lat, także wydaje mi się, tylko to teraz to już pewnie wieku już... Tak, ale piękne wiersze. Prawdziwy starcie z tą poezją. Tak, takie namacalne, takie po prostu, które uderza, ale to uderza tak właśnie pozytywnie, impluz uderza, także naprawdę robi to duże wrażenie i dobrze by było, żeby coś takiego właśnie wydać, jakiś tomik poezji, który potem będzie służył pokoleniom. No, są różne, nie jest problem, ale są różne pomysły. Można na przykład teraz zrobić coś takiego, że tam ktoś nawet z aktorów czy z młodzieży czyta po prostu wiersze danego poety Kalińskiego, montuje się kod QR na ławeczce, ktoś se siada i słucha tego. I to jest bezpośrednie uderzenie. Wykorzystanie multimedia. No, tylko czy ta młodzież będzie słuchać, się zastanawiam. Chyba tak, chyba będzie, no bo to trzeba... No, jeżeli ktoś nie chce pić szklanki grubej, to możemy dać plastikowy kubek. Tak. Zawsze napój będzie ten sam. A bo jak jedna osoba przeczyta, pójdzie to dalej, bo to idzie na zasadzie naczyń połączonych, nie no to jest no. Ja się bardzo dużo z sytuacjami, kiedy hip-hopowcy zaczynają sięgać po poezję. Tak. Nie tylko klasyków, ale właśnie tak. Ja rozmawiamy, my to tworzą coś, inaczej, tworzą poezję przez duże P, oni sięgają i to będzie tekst naszego klasyka następnego roku. Tak, przerabiają jak najbardziej, no. Tylko od nas, ile z tych młodych ludzi, chociaż odrobinę, Do tego tematu, ja tu w tym tygodniu w takim małym grupie organizujemy tak zwane słuchowisko, czyli słuchamy muzyki winylowej. Ja już miałem jedną audycję tutaj poświęconą muzyce irlandzkiej, innej i tak dalej, ale robimy coś wyjątkowego. Będą to wykonawcy, którzy po prostu szukali prawdy w Bogu i tak dalej. Ja będę puszczał oczywiście tradycyjne rzeczy, czyli tam Dylana, Keda Stevensa, tam Marleya, bo chodzi nam o Boga nie tylko chodzi o chrześcijanka, ale o Boga jako zjawisko, jako wiara i tak dalej. A będzie młoda koleżanka 20 lat, która oczywiście przyniesie polskie płyty hip-hopowe, które też się inspirują. Też jestem ciekaw, co puści, bo też nie zdradzę, ale to rewelacja dla mnie jest. No, jest takie po prostu zderzenie będzie rzeczy starych, nowych. Jak przyjdą i ludzie posłuchają, to dotrze do nich to coś będzie fantastycznego. To jest właśnie też jakby taki sygnał z tego, bo często się mówi o tym, że ludzie, którzy mają wpływ na zarządzanie miastem,
ignorują coś takiego, ale dzisiaj dowiedzieliśmy się, że poezja Roberta jakby nie mogła trafić do miasta, jak trafiła, to pan na nią trafił. Tak, tak. To działa w drugą stronę, bo możemy teraz we dwójkę usiąść i powiedzieć, dlaczego nikt nie przyszedł do nas, prawda? No właśnie, właśnie, no to takie pytanie, dlaczego, czy to, no. Ale to właśnie no tak. To co, to może się uda coś. Może się uda. Ja tutaj już rozmawiałem z panią Kasią, jeszcze z żoną pana Roberta, że będę pracować nad tym tematem, że taki zbiór fajny wydać z jakimś oczywiście dzięki audycji, na której mam przyjemność też tutaj być, bo bez takich, aby ludzie, lubię znaleźć ludzi, którzy stawiam tak jak pan tutaj jest, to oczywiście erudyta wielkiej klasy, że tak powiem, i z dużym poczuciem tak zwanego. Dużą wiedzą, a zarazem z strasznym wyczuciem, bo po prostu taka empatia od pana tego, pan stara się wpływać na innych ludzi, co mi się podoba, ale zawsze w granicach rozsądku. Dziękuję. No może dlatego właśnie te audycje są takie, rośnie lawinowo, bo 3 lata i w tej chwili jest prawie 2000 słuchaczy poezji, bo proszę sobie wyobrazić, że istnieje świat, gdzie ludzie siedzą 7 godzin trwa audycja czasami, bo nie wiem, 60 poetów ciśle wierszy i ja nie odpuszczę żadnego, bo traktuję równo, a tam siedzą ludzie i tego słuchają przez 7 godzin. Więc poezja nie umarła, ona tylko jest gdzieś w kącie i trzeba czasami odpuszczyć. Jak najbardziej. Tak samo z tymi nośnikami, że wchodzą po kartę, wchodzą i zawsze jak jest coś wartościowego, to się zawsze przybije. Tylko czasami trzeba pomóc, leciutko trzeba pchnąć do przodu, żeby jednak to wszystko było, nie? Tak. Też tak uważam. Świetnie, tak. Będzie pan czytał wiersz? Chciałem, bo to jest wiersz, który opowiada, co się teraz dzieje w świecie i uważam, że człowieczeństwo, walka o tego, żeby po prostu człowiek zawsze był człowiekiem, żeby nie narzucać komuś pewnych tych, tak samo jak kiedyś swego czasu właśnie Paul McCartney nagrał słynny utwór taki już zespołem The Wings, oddajmy Irlandii Irlandczykom, także niech każdy naród sam za siebie tutaj, nie można narzucać po prostu, że tak totalitaryzmu komuś innemu i uważam, że ten wierzch o człowieczeństwie pasuje do sytuacji, co się dzieje na każdym polu. Mam nadzieję, że to tak nie zabrzmiało zbyt głównorocznie. Tak? Ja też tutaj czytając kilka wierszy, gdzieś samoczynnie słowa popychają w tą drugą. Popychają, tak. Inaczej się nie da. No. To będzie wiersz pod tytułem Uczę się Ciebie, człowieku. A czyta pan Leszek Ziomka. Tak. Uczę się Ciebie, człowieku. Uczę się Ciebie, człowieku, od rana aż do wieczora. Abym Ciebie zrozumiał, jeszcze nie przyszła pora. Gdzie Ty jesteś, człowiecze, abym tak Ciebie poznawał, abym z tortu tajemnic po kawałku wykrawał. Uczę się Ciebie i uczę, i coś mi się zdaje, mój złoty, że czeka mnie dużo pracy, cholernie dużo roboty. Rozumiem Cię doskonale i nie pojmuję niestety, może dlatego, mój drogi, że mam duszę. Proszę Państwa, poety, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obecność. A wszystkim Państwu chciałbym powiedzieć, że właśnie kilka minut temu zarejestrowałem ciekawą propozycję. Otóż mamy taką cichą, nie wiem, malutki paluszek do tego, żeby wydać ten tom. A będziemy trzymać pana za słowo. Dobra? Tak. Że może tutaj przy wsparciu właśnie uda się szybciej to zrobić, za co my też. Wyciśniesz soki z urzędu? Tak jest, będziemy cisnąć razem. No i jesteśmy jeszcze z Bartkiem Antoniakiem. Tak, dobrze? Zgadza się, tak. Dobrze. Jesteśmy z Bartkiem Antoniakiem, koordynatorem do spraw działalności artystycznej w miejscu, które użyczyło nam tutaj swoich pomieszczeń, żeby przeprowadzić tą audycję. Akcelerator kultury. Tutaj w mieście.
Czy ty jesteś tu od początku, a w ogóle kiedy to się zaczęło, o co tu chodzi? Cóż to jest? Jasne, postaram się pokrótce wyjaśnić. Akcelerator Kultury to instytucja kultury, nad którą administrację sprawuje Kaliska Wieża Ciśnień, a dokładniej pełna nazwa to jest Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Akcelerator wystartował 1 stycznia zeszłego roku. Ja jestem tutaj od czerwca zeszłego roku. Nie chcę teraz rzucać, ale myślę, że to było około 20 wystaw czasowych, około 30 koncertów, spotkania autorskie, również zewnętrzne inicjatywy, bo jesteśmy na takowe otwarcie i kiedy, no tak jak dzisiaj w zasadzie. Już nie pamiętam, czy to mówił Bartoszewski, bodajże profesor Bartoszewski, to świętej pamięci, bo to, że są rzeczy, które warto, ale się nie opłacają, albo są rzeczy, które się opłacają, ale nie warto. No my nie jesteśmy na, jakby wycelowani na opłacalność czegokolwiek, zatem robimy swoje, mówiąc w skrócie. A jak sądzisz, czy spotkania z poezją chwyciłyby tutaj w Kaliszu? Jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o poetów? Czy poeci ze swoją twórczością mają możliwość pokazania się w Kaliszu? Czy może właśnie akcelerator byłby tym kolumbem takich wydarzeń? Ja bardzo bym sobie tego życzył, żeby poezja gościła częściej w Akceleratorze Kultury. Na ten moment będę mówił też o Wieży Ciśnień, bo jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy tą samą instytucją, jesteśmy jednością. Więc tam odbywają się takie cykliczne wydarzenia, które nazywają się Ciśnienie na poezję. I bywa tak, że są tam angażowane lokalne poetki, lokalni poeci. I to jest świetne. Życzyłbym sobie zdecydowanie, by było to częstsze, również tutaj u nas w Akceleratorze. Szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się zupełnie takiej frekwencji dzisiaj na waszym spotkaniu. I to buduje, naprawdę to buduje gdzieś, że przychodzi się do tej roboty i ma się poczucie tego, że ma to sens. Także super. Bardzo ci dziękuję za ten fragment rozmowy i mogę powiedzieć to co? Do zobaczenia w poezji. Ja jako człowiek nadziejny mówię, mam nadzieję do zobaczenia. Kochani moi, tam tak patrzę, spoglądam na listę. Osoby, które miałem na liście, już nam się wyczerpały. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos z okazji tutaj? No bo jeszcze chcieliśmy porozmawiać o jednej osobie, prawda? To też bardzo zależało tutaj Basi na tej sprawie, ale czy jeszcze w tej części tej audycji ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Fajnie, wszyscy wszystko powiedzieli. Czuję się, jakbyśmy nie byli w Polsce, bo nigdy nie, tutaj w tym kraju nie pozwalają nikomu powiedzieć wszystkiego do końca. Moi drodzy, posłuchajcie i wy takiej historii, bo to jest dość niesamowita część i audycji poetyckich, i zdaje się też twojego życia, Basiu, prawda? Któregoś dnia na moją audycję trafiła osoba ze swoim wierszem. Wysłała go mailem do mnie. Są pewne zasady wysyłania maili. One muszą być zbudowane odpowiednio i żeby były zaprezentowane, musi być zgoda osoby, która go napisała, i oświadczenie, że jest autorem tego wiersza, gdyż unikamy pewnych spraw związanych z plagiatem. Ten mail był totalnie źle zbudowany. Ja oczywiście standardowo odpisałem, że zgłoszenie jest źle zbudowane, proszę je poprawić. Na co ta dziewczyna odezwała się do mnie takimi słowy, że zna panią Basię, sama choruje na schizofrenię i jej ona nie potrafi zrozumieć tych zasad, jakie ma wypełnić, żeby wysłać wiersz. Ja zawsze robię taki ukłon, po prostu mówię, dobrze, nie ma znaczenia. Ten wiersz zostanie zaprezentowany. Zaprezentowaliśmy ten wiersz na audycji i to była Iwona Borkowska. Iwona napisała mi później po audycji, że strasznie się cieszy i była zachwycona odbiorem przez
słuchaczy jej wiersza, bo później pokazało się wideo na grupie na Facebooku i bardzo dużo pochlebnych komentarzy. Iwona napisała mi też, że planuje wysłać to do jakiejś gazety, te wiersze. Nagle tak jakby poczuła, że dostała skrzydeł. Moje audycje odbywają się co miesiąc albo rzadziej. Bywa tak, że ogłaszam temat audycji, czekam dwa tygodnie na maile, a potem audycja się odbywa. I wyobraźcie sobie, że ogłosiłem temat i dostałem maila. W niedzielę ogłosiłem temat, w poniedziałek dostałem maila od Iwony. Ja tych maili nie czytam, no dopiero jak skończy się termin. A w środę napisała do mnie jej mama, że ona nie żyje. Więc wysłała maila i nie doczekała audycji. Ale mama powiedziała, że w tą noc, którą umarła, powiedziała do mamy tak, to już koniec depresji. Czuję, że ludzie mnie lubią. I tej nocy umarła. No i my razem z recytatorami naszej audycji specjalnie pochyliliśmy się nad tym właśnie wierszem, który przesłała do nas Iwona. I myślę, że ten wiersz na zawsze u nas zostanie, bo emocje, jakie towarzyszyły podczas tej audycji i później, to jest nie do opisania. Posłuchajcie, to są wszyscy recytatorzy, którzy biorą udział w audycji Pióro Feniksa. Wspólnie wyrecytowali ten wiersz. Audycja dotyczyła tematu tęsknot. Posłuchajcie. Świętej pamięci Iwona Borkowska. Iwona Borkowska. Iwona Borkowska. Może. 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 Jego fale pamiętam do dziś. Złote słońce, co grzało. Promienie, co w falach odbijało. Pamiętam te nasze wspólne, grupowe spacery. Po drodze śmiechy i żarty. Zdjęcia i nasze rozmowy. Aby tylko tu chwycić, zapamiętać. A gdy wichura, piękne bursztyny nazbierać. Może jeszcze się spotkamy. Może. Wy dla mnie byliście jak siostra i brat. Że was czułam, że zmienia się mój cały mały świat. Iwa. 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 No jak niesamowicie brzmią słowa, może się jeszcze kiedyś spotkamy. I to jest też to, co ja dzisiaj tutaj usłyszałem od was. To jest też to, co przebrzmiewa tutaj w wierszach Roberta. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie czas.
Dlatego trzeba łapać dzień. No i tego wam i sobie życzę. Moi drodzy, jeszcze zdaje się, że chciałaś przeczytać wiersz, prawda? Iwony. Tak, bo to będzie wiersz dla mamy Iwony z dedykacją, prawda? Tak. Chodź, chodź, przeczytasz, chodź. Dobrze, w takim razie... Proszę bardzo, to chyba z tego tomiku, tak? Tak. Dasz radę? Czy jest inny? No co, jak mnie te ponumerowali? Tak, proszę bardzo. No ja jeszcze tak powiem, że właśnie coś jest nie tak ze strony. Basia znała, zna dobrze na, mamę. Tak, na innej stronie w ogóle. I znała też Iwonkę, prawda? Tak. I to właściwie od Basi dostałem informację, że Iwonka już. No proszę bardzo. Iwona Borkowska, mama. Chociaż znosisz moje nastroje, to wiedz, że przy tobie stoję. Gdy świeci słoneczko, wiem, że powiesz mi, będzie dobrze, córeczko. Jesteś przy mnie, zawsze byłaś. Miłością swoją otuliłaś. Mimo, że nie fair czasem byłam, dzięki tobie każde złe chwile przeżyłam. Życzę każdemu takiej mamy, która do serca otwiera bramy. No i tak, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca tej audycji. Zamknęliśmy się i uwierzycie, 3 godziny. Minęły nam jak z bicza, po prostu 3 godziny popłynęły. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność wam tutaj, za te chwile wzruszeń. Państwu wszystkim, którzy słuchaliście nas i byliście z nami po tamtej stronie. Mam nadzieję, że wiersze Roberta, wiersze Iwony zagoszczą już nie tylko w sercach bliskich im osób, ale też w sercach słuchaczy, którzy będą chcieli sięgnąć po coś, co woła o życie. A ja z wami, chyba że jeszcze ktoś z państwa chce coś powiedzieć. A ja z wami żegnam się utworem, którym żegnam się na każdej z audycji. Będzie to Ta nasza młodość. Śpiewa Halina Wyrodek z Piwnicy pod Baranami. Posłuchajmy tej piosenki, bo nigdy nie wiemy, czy słyszymy ją ostatni raz. Co niech mu stoi w miejscu z
nasza młodość, ten szczęsny czas. Ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, ta nasza młodość z gości i kwi, ta nasza młodość, co od czasu kwi, co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych nas. Ta nasza młodość z liści i krwi, ta nasza młodość, co z czasu krwi, co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Dziękujemy wam. Zapraszam.